Przechodzimy do trzeciego modułu, który żeśmy sobie tutaj przygotowali. Tutaj mi wyskoczyło coś, nie wiem, czy to, co mam z tym zrobić. A, mam powiedzieć, że rozumiem. Dobrze. Ale wracamy do tej podstawy, z której wyszliśmy, do tego motta: ćwicz się w pobożności. I mówiliśmy sobie, że to ćwiczenie dotyczy kwestii osobowości, żeby wiedzieć, jaka jestem, jakie są moje cechy, które mi sprzyjają w samorealizacji, w nawiązaniu dobrych relacji z innymi, powiedzmy. Zatem no, ćwiczę, widzę, na co mam wpływ, na co nie jestem skazany wcale i że mimo tego, że coś jest bardzo trudne, to jednak może ulec pewnej zmianie i póki człowiek żyje, jest nadzieja. Później powiedzieliśmy sobie o tym, jak ta osobowość się kształtuje pod względem społecznym, prawda? Bo to biopsychospołeczna jedność i raptem oddziaływanie społeczne jest bardzo istotne w procesie, który jest również biologicznym procesem osobowościowym, czyli są to emocje, są to powiedzmy funkcjonowanie hormonów, neuronów tak zwanych, które powodują, że tak czy inaczej myślimy albo się czujemy, ale na to ma wpływ relacja ze społeczeństwem. I wtedy się wychowujemy i widzimy, kto może mieć na mnie wpływ i co może osiągnąć przez odpowiedni sposób prowadzenia mnie. Że może być, i tutaj manipulacja może odegrać ogromną rolę, że możemy kogoś tak utorować, że dziecko 7-letnie będzie szło z butelką z benzyną na czołg. Nie zdając sobie sprawy, że przecież czołg jest wielkim pojazdem, ma ostrą broń, ale ono będzie szło. Dlaczego? Że ktoś manipulował, że powiedzmy lepiej iść i zginąć z tą butelką benzyny. I czyli widzimy, to jest właśnie taki przykład manipulacji, że można człowieka wychować nawet do aż tak nieracjonalnych postaw. Ale można w takim razie, jeśli można do nieracjonalnych, to można do bardzo racjonalnych. I Biblia nam mówi, przygotuj syna czy córkę do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w przyszłości. Czyli wychowanie w określonych warunkach daje efekt taki, że ten charakter staje się stateczny. Charakter staje się taki, że ludzie podziwiają, a może zazdroszczą nie tego, co posiada materialnie, nie tego, co umie i pamięta, ale tego, jaki jest. Tego ludzie wtedy mu zazdroszczą, a wychodzi to między innymi z wychowania, że w procesie wychowania wydobyto najlepszy potencjał temperamentalny i później charakterologiczny w zastosowaniu tych cech w życiu. I teraz przechodzimy do aspektu społecznego, mianowicie społecznego w zakresie właśnie małżeństwa i rodziny. Czyli te ukształtowane osobowości w jakiś sposób nie w pełni, niezakończone jest kształtowanie, bo jak powiedzieliśmy, człowiek się kształtuje przez całe życie. Zatem te osoby teraz wchodzą w związek małżeński. Przed nimi wyzwanie podjęcia stylu wychowania. Oczywiście nie myślą o tym, jeśli wcześniej nie były jakby poinformowane o tym. Ja też jak prowadzę spotkania przedmałżeńskie, to nie pytam nowożeńców, czy wybrali już styl wychowawczy. Nie, po prostu, bo to brzmi bardzo enigmatycznie dla nich w tym momencie. Raczej omawiamy te filary. Czy one to rozumieją. I teraz właśnie przejdziemy do tych zagadnień, gdzie przyjrzymy się, no, używamy tutaj takiego języka z zakresu konstrukcji budowlanych, gdzie mamy te filary trwałego. Jest to metafora oczywiście, że jak metafora 127 psalmu. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. To czyli to chyba dla wierzących, którzy zamierzają budować domy. No, ale ja w bloku mieszkam, to jak tutaj z tym domem? No, nie stać mnie na ten dom. Może za słabo wierzę, bo jak może wszyscy wierzący powinni mieć domy. Nie, nie. Tam Biblia nie mówi o budowaniu konstrukcyjnym domu. Tu chodzi o rodzinę, o relacje, o to budowanie domu. I dlatego widzimy, że Biblia używa sformułowań z zakresu budowlanki i konstrukcyjnych zagadnień i my również posługujemy się tego rodzaju stwierdzeniem, że są pewne filary jako element fundamentu, na których stoi budowla tego domu. I teraz, jak te filary są skonstruowane? Czy one się różnią od siebie, że jeden filar jest z piasku, drugi ze słomy, a trzeci ze stali? To też pokaże, że jeśli nie są równomiernie zaopatrzone, czy właściwie zbudowane, to niestety mogą być przyczyną katastrofy w przyszłości, bo ten dom będzie się budował, piętra będą powstawać, czyli rodzina w procesie czasowym różnych doświadczeń będzie przeżywać i stawiać czoła różnym wyzwaniom. I teraz
te wyzwania są próbą czasu, są sądem, czy ta rodzina ma dobre podstawy, będą dobre więzi, czy też się rozpadnie, bo nie poradzą sobie w pewnych dziedzinach. I dlatego jakby dzisiaj przyjrzymy się temu. Ale wychodzimy od bardzo ważnej rzeczy. O, widzimy już. Fundamentem dobrych relacji jest miłość. Wychodzimy od miłości. Od miłości, gdzie to jest fundament wszystkiego. Zresztą jakbyście Żydów zapytali, co jest sercem prawa, to byście usłyszeli, będziesz kochał Boga z całego serca, z całej siły i z całej myśli. A Pan Jezus, jak go pytali, jakie jest największe przykazanie, mówi, a podobne temu, drugie największe, to będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. To jest zapisane w zakonie, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to nie są przykazania z dekalogu. W dekalogu nie znajdziecie tych przykazań. One zupełnie gdzie indziej są i dlatego wierzący ortodoksyjni Żydzi mówią, to jest serce prawa. A apostoł Paweł powiada, że wypełnieniem wszystkich przepisów zakonu jest miłość. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Dlatego wychodzimy od tego fundamentu, że te filary stoją na bardzo twardej skale, a tą skałą jest miłość. I jak o miłości powiemy? Oczywiście Nowy Testament, mówiąc szczerze, demitologizuje pojęcie miłości. To znaczy demitologizuje. To znaczy, że nie znajdziemy tam takich pięknych treści o miłości, o zachwytach, o motylach w brzuchu, o powiedzmy tych uczuciach, o niemożliwości spania, o powiedzmy wielkiej namiętności. Biblia mówi o tym, że namiętność jest twarda jak szeol i trzeba uważać, żeby nie kombinować przy rurze z dużym ciśnieniem wody, bo jak niewłaściwie otworzysz, to możesz nie zamknąć i mogą być z tego powodu kłopoty, mówiąc już tak metaforycznie, wierzę, że się domyślacie. Czyli demitologizacja miłości. Co to znaczy? Hymn o miłości tak naprawdę odzwierciedla funkcje społeczne. No bo kiedy otworzymy sobie ten hymn i przeczytamy, miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, nie unosi się, nie myśli nic złego, wszystko znosi, wszystkiego się spodziewa. No a gdzie są te takie ciepłe słowa, kożuch? Nie, raczej ciepłe słowa, kocham cię, czy inne rzeczy. No to apostoł Paweł, a co to za miłość? Takiej miłości to ja nie chcę, tak mało romantyczna. No i my to się kochamy, to zawsze się będziemy kochać. Po pół roku już są u psychologa i zastanawiałem się nad sobą. Obiecali, że będą kochać, bo oni tak czuli mocno. A to znaczy czuć. No świat nas nauczył. Zobaczcie, to jest tak jak z modą i z pięknem. Ktoś nam powiedział, że ktoś jest piękny, to jest model piękności. Ktoś nam powiedział, że to jest modne i dobre, że takie są lepsze rzeczy. Ktoś nam ciągle wmawia te rzeczy i w sferze miłości również nam wmawiają, że to jest miłość. Powieści, duszoszczypacielny je, powiedzmy, że łza się kręci wokół, że tam powiedzmy Anna Karenina zakochała się, inny też, powiedzmy, rozwalili małżeństwa, rodziny i wszystko, ale jest wszystko pięknie, ważne, że jest miłość. Ile tragedii to kosztowało, ale miłość, miłość jest najważniejsza. Jaka miłość? Głupota, szaleństwo i ślepa namiętność, która niesie fatalne skutki. I teraz Nowy Testament demitologizuje to. On nie mówi o miłości w tej formie. Oczywiście Biblia o tym mówi, że istnieje, ale to jest pewien segment miłości. Jeśli myślisz, że miłość to jest tylko uczucie erotyczne, uniesienie, no to jest, możesz być zdziwiony, kiedy popatrzysz na ludzi, którzy mają 80 lat, trzymają się za ręce, pocałują siebie i ściskają. W takim wieku to niehigienicznie to wygląda, powiedzmy, prawda? No zaraz, żebyś ty dożył takich lat i miał kogo tak ściskać, to będziesz mistrzem, a nie jesteś w stanie tego zagwarantować. Byłem pod wrażeniem pewnego zjawiska, kiedyś było wydarzenie, któraś tam rocznica, nie pamiętam już, która to była, może 80, profesora Bartoszewskiego. I on sobie zażyczył, że były takie fajne dwa fotele przedstawione, mnóstwo ludzi siedziało przed tymi, a posadzono jego i małżonkę razem. To była jego rocznica. Ale on siedział z małżonką. Wiecie co? Ten starszy człowiek, mądry bardzo profesor, niemalże cały czas chwytał za dłoń swojej żony, siedząc. I to fajnie, kamery to uchwyciły, wszystko. Wielcy ludzie przemawiają, składają różne życzenia, a ten człowiek trzyma za rękę swoją żonę. No dobrze, miała 30 lat, fajnie to miło podtrzymać. Nie, to była w jego wieku jego żona, która tak samo miała odpowiedni wiek. Po prostu w ten sposób, to było piękne świadectwo dla mnie, że właśnie ta miłość jest prawdziwa i trwała.
że bez względu na okres, epokę, kondycję fizyczną, ona wciąż trwa i wciąż pokazuje, że jest czymś niesamowitym. Czego zwykły człowiek młodszy kompletnie nie rozumie, bo musisz wejść w tamte buty, a nie jesteś w stanie wejść, jeśli nie dożyjesz do tego momentu. Ale żeby być w takiej kondycji jak on, to też musisz odpowiednio prowadzić życie, żebyś był w stanie to zrobić. Bo jeśli masz teraz złe założenia, nigdy tego nie przeżyjesz, nigdy nie będziesz rozumiał, czym jest prawdziwa miłość, nawet w takim wieku. Miłość, hyno miłości pokazuje nam, że to jest coś praktycznego. I w polskim języku też jest ciekawa rzecz. Miłość to jest rzeczownik. Ale jakie zastosowanie miłości mamy? Czasownik. Kochać. Czyli jakby sama gramatyka, powiedzmy, już pokazuje, że żeby miłość zaistniała, ona musi być w czynie. Ona musi być czynna. Że same słowa nie wystarczą. Aczkolwiek czasami muszą wystarczyć tylko słowa. Bo są sytuacje, kiedy już nic nie można zrobić, ale słowa mają bardzo wielki ciężar gatunkowy, bardzo pozytywny, że ktoś komuś mówi jedno słowo, patrząc w twarz. I obcy ludzie mogą tysiące słów mówić, ale to jedno słowo od tego człowieka przy spojrzeniu prosto w oczy ma taki ciężar gatunkowy, że świat może już nie istnieć, bo tego potrzebowałem. Czasami ludzie przed śmiercią czekają na ten gest, niekiedy na słowo takie od bliskiej im osoby. I to jest coś, co niosą później przez całe życie. Udało się, zanim zamknęła oczy, jeszcze mi powiedziała albo powiedział. I to jest miłość, gdzie okazuje się, ale przecież to tylko słowo. Ale to słowo w tym określonym momencie ma taki ciężar gatunkowy. Język grecki jest bardzo bogatym językiem i wcale się nie dziwię, że Pan Bóg wybrał go jako nośnik Ewangelii, bo jest to bardzo bogaty, fajny. Hebrajski też jest fajny, bardzo, ale jest zupełnie odmienna gramatyka i dla nas, no, nam jako Słowianom, nam bliżej do greckiego, bo jeśli ktoś zna trochę rosyjski, to wtedy grecka gramatyka też nie będzie taka skomplikowana, łatwiej się tego nauczyć. Ale w greckim języku jest tak i w hebrajskim podobnie, ale przede wszystkim w greckim mamy także mamy czasami na jedno słowo wiele tłumaczeń, powiedzmy, i na, czyli jedno słowo brzmi, ale możemy różnie nazwać. Tak jak powiedzieliśmy, baptizo, czyli mamy, mówimy chrzest, ale przede wszystkim było pierwsze zanurzenie. No a potem mówimy, no tak, bo jest chrzest przez zanurzenie. Nie? Bo jakby w tradycji katolickiej powiemy chrzest, no co ty byś tłumaczył, co to chrzest? Wiem, że to chrzest. No ksiądz przynosi się, poleje na czoło tam i chrzest, nie? No nie, to jest polskie, katolickie ujęcie chrztu. Biblijne, historyczne ujęcie, pojęcia słowa chrztu jest przez zanurzenie. Dlaczego? Bo słowo baptizo, które zostało użyte w Ewangeliach w Nowym Testamencie, które mówi o potrzebie chrztu, pochodzi stamtąd, z zanurzenia. I to jest właśnie grecki język, że ma kilka znaczeń, jedno słowo, ale pewne czynności mają kilka słów na określenie. Oprócz tego, że każde słowo jeszcze ma kilka znaczeń, to jeszcze to samo pewne wydarzenie ma kilka znaczeń. I tak jest z miłością, jeśli chodzi o język grecki. Ja dotknę tego kilku z nich. Jedno okaże się, że jest najczęściej, dosyć często dwa z nich pojawiają się w Nowym Testamencie szczególnie. Ale znane jest takie pojęcie jak eros. Eros, taka pożądliwość płciowa, taka fizyczna, taka właśnie namiętność, że ludzie nie mogą spać, że po prostu potrafi tam i porynnie wejść do dziewczyny na balkon, powiedzmy, nie patrząc na niebezpieczeństwo. No to jest eros. No tutaj show business, marketing, żeby zarobić, stworzył nam, powiedzmy, całą infrastrukturę erotyki. Czyli mamy filmy, rozmaite urządzenia, rozmaite formy, lansuje się poprzez filmy, które się propaguje, gdzie się uczy ludzi, że takie czy inne rzeczy można w imię miłości robić. Tak naprawdę nazywa się miłością coś, co jest zwykłym cielesnym, fizycznym wyuzdaniem. Ale nawet świeccy ludzie już mówią, że rozdzielamy miłość od seksu. Że seks to jest seks, a miłość to jest miłość. Natomiast erotyka, no to przecież to jest ta właśnie miłość. No co jest w walentynki propagowane? Jaką miłość mówią, że państwo przyjdziecie, damy wam stolik i przez 2 godziny popatrzycie sobie w oczy. No nie, a może jakieś kajdanki, a może coś jeszcze i tak dalej, i tak dalej. Mamy całą infrastrukturę, powiedzmy, walentynkową w postaci erotyki. Ale skąd to pochodzi? No jest eros.
Eros, miłość ta, powiedzmy, bardzo taka namiętna, która właśnie jest. No pytanie, no nie, to jest takie niebiblijne, to takie, no nie, dlaczego? No bardzo taką erotyczną księgą jest Pieśń nad pieśniami. Są pewne elementy przypowieści Salomona. No, objawami takiej negatywnej, powiedzmy, erotyki to są proroctwa proroków, którzy mówią o tym, że naród izraelski zdradzał swojego męża, swojego kochanka, którym był Bóg. I tam się mówi o tym, że w jaki sposób zdradzał. I to są takie prawie opisy pornograficzne, powiedzmy, wyuzdania i zepsucia izraelskiego. Czyli Biblia pokazuje te rzeczy. Nie zawsze użyje takiego słowa bezpośredniego, ale jak poczytasz, to znaczenie jest bardzo konkretne. Zatem Eros jest, ale czy ta namiętność może być wśród wierzących? Nie, to tak niedobre. Jeśli seks, no żeby się dzieci urodziły. O, żeby populacja wzrastała, żeby więcej wierzących było, to niech tak będzie. No jest takie środowisko i stronnictwo chrześcijańskie, które w ten sposób myśli, że najlepiej to w taki sposób, tylko do tego to służy. No, Biblia jednak pokazuje, że Adam i Ewa oczywiście powiedziano, że mają zaludniać ziemię, ale przede wszystkim rozpoczęło się od tego, że Pan Bóg nie poinstruował ich, że macie być producentami następnych populacji, tylko przedstawił i dostrzegamy tam efekt w postaci takiej, że gdy zobaczył Ewę, Adam, powiedzmy, no to się zachwycił. I czytamy, że o, ta jest dopiero, powiedzmy, krew z krwi mojej, kość z kości mojej, że zachwycił się, no też może jak Adama spotkamy w niebie, ale on już będzie ubrany, nie ma obawy, to po prostu wtedy możemy go zapytać, jak on czuł się, co to znaczyło, co tak naprawdę widział w tej Ewie, nie? I Ewę musimy zobaczyć, no bo kim się zachwycił ten Adam? Czy rzeczywiście ta Ewa, nie podoba mi się. Dobrze, to na Adama trafiło, bo na mnie tam się mógł nie zachwycić. No nie, wierzę, że Pan Bóg tak przygotował, że Adam miał powody, to bardzo poważne i z głębi serca, że się zachwycił Ewą. I tam już widzimy aspekt taki, że ci ludzie mieli mieć się ku sobie. I zresztą potem, kiedy mówi takim paraprzekleństwie, że w bólach będziesz rodzić, no to zapowiada pewną kwestię, pewną prawidłowość, która nam będzie, ale będzie cię pociągać do twojego męża. Co cię będzie pociągać? Żeby mu gotować, żeby wyprać, żeby, nie wiem, ogródek spielić. Nie. Wiadomo, o co chodziło, że nie musimy już tam mocno interpretować, do czego tę Ewę będzie pociągać, mimo tego, że będą bóle porodowe, a on będzie w pocie czoła, powiedzmy, tworzyć czy produkować ten chleb. Czyli Bóg założył to, że będą bardzo bliskie, intymne relacje. A Pieśń nad pieśniami pokazuje to, jak ci kochankowie tworzą, jakby opierają się, dotykają sfery tej namiętności. A później Biblia nam pokazuje i pokazuje nam taką prawdę, że prawdziwym uwielbieniem też Boga nie są tylko liturgiczne formy wyrazu. To znaczy, że wstajemy, śpiewamy, wznosimy ręce, kłaniamy się. Oczywiście należy Bogu oddawać cześć z nabożną czcią i szacunkiem. Ale jeśli wykonujemy pewne czynności, do których jesteśmy powołani zgodnie z wolą Bożą, to jest wyraz Jego uwielbienia. Jeśli małżeństwo w czystości wchodzi w relacje intymne, bliskie, fizyczne, w ten sposób wielbią Boga, tak jakby chór zboru śpiewał po prostu ku chwale Boga. Dlaczego? Bo okazują posłuszeństwo i zgodnie z przeznaczeniem, które Bóg wyznaczył, funkcjonują. I to jest również formą uwielbienia. Dlatego to ma bardzo ważne też znaczenie. I tutaj storge. Jest eros, jest storge. Storge jest to określenie, które oznacza przywiązanie, rzadko miłość płciową. Czyli przywiązanie, czułość. I tutaj mamy przywiązanie związane, to możemy powiedzieć nawet o czymś takim jak patriotyzm lokalny. Że ziomale ciebie tam, powiedzmy, szanują, adresy, no to fajnie, z dzielni moje jest. To jest właśnie to storge. Że nie muszą dużo mówić, nawet imienia nie znają, ale patrzy, takie lampasy, taki kolor dresów, swój gość, nie? I to jest właśnie storge.
że ja czuję tę więź, bo my mamy pewne cechy, pewne symbole, które nas ze sobą wiążą. I storge to właśnie jest na przykład wspólnota, gdzie nie jesteśmy krewnymi, ale wiąże nas wiara w jednego Boga, treści Pisma Świętego, świadomość, że jesteśmy napełnieni tym samym duchem, który z nas łączy, i to jest ta miłość storge, że tęsknimy do siebie, a Salomon nam nawet powiada, że bliższy jest sąsiad blisko niż brat daleko. Czyli okazuje się, że mamy może krewnych, ale czasami w tej relacji zborowej zaczynamy tak się zacieśniać nasze więzi, że niekiedy ten brat czy siostra ze zboru stają się nam tak bliscy, bardziej nawet niż siostra krewna i rodzona, może którzy nie są może na przykład nawróceni. I to jest właśnie ta miłość storge. Ona nie występuje w tej formie samego słowa, które się pojawia w Grece, ale występuje w formie określenia, kiedy jest mowa o cierpliwości, o miłości, o znoszeniu, o dobrotliwości. To jest właśnie storge, że oddziałujemy z dobrotliwością, z czułością na drugiego człowieka, z cierpliwością, z wyrozumiałością, nie dlatego, że mamy pożądliwość erotyczną, ale dlatego, że czujemy więź i widzimy potrzebę i chcemy to zrobić. I to jest właśnie storge. I potem mamy następny rodzaj filii. No i tu już pojawia się to, jest to greckie słowo Filadelfia, czyli miłość braterska. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Tak powiada apostoł Paweł w liście do Rzymian, bodajże 13 rozdziale. Także jest to, ale to słowo jest użyte bardziej w negatywnym słowie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Fileo wobec świata, czyli ta przyjaźń, miłość przyjacielska jest wrogością tym samym wobec świata. Nie będziemy się nad tym zastanawiać, na czym to polega, ale pojawia się tam właśnie filia, czyli przyjaźń. A filia jest częścią, rdzeniem słowa Filadelfia, albo Filadelfos, to jest brat, miłość braterska, brat, a miłość braterska, Filadelfe, jest to miłość siostrzana, bo to są Adelfos i Adelfe, brat, siostra. I mamy następną i tą główną miłość, która najczęściej się pojawia bardzo często w Nowym Testamencie, agapę. Agapę, która właśnie demitologizuje ten stereotypowy pogląd miłości, zachwytów, jakichś uniesień tylko emocjonalnych, ale oprócz tych rzeczy ona staje się takim podstawowym kręgosłupem, takim fundamentem, takim trzonem, że te z storge, fileo i erotyka jest jak gałęzie z pnia. A pniem podstawowym, jeśli nim jest agapę, to wtedy we wszystkich tych sferach będzie wszystko się fajnie układać. I właśnie dochodzimy do tego momentu, gdzie właśnie na tym fundamencie miłości, która jest opisana i może być opisywana różnorodnie, dochodzimy do filarów, właśnie do tego, że na tej miłości agape rozpoczynamy budowę zastosowanie, praktykę tych miłości. Jeszcze możemy tutaj powiedzieć o tym, że miłość bliźniemu złego nie wyrządza. I jeszcze kolejny fragment, który chciałem zwrócić uwagę, że jeśli są zasady czy prawa, one nie przeszkadzają miłości. Znałem ludzi, znam dramat wielu ludzi, którzy kierowali się takim założeniem, że my nie potrzebujemy formalizowania naszej miłości. My wiemy, że się kochamy. Po co nam tu państwo będzie zapisywać jakieś? Po co nam tu Kościół będzie wygłaszał? Jakieś obrączki nam zakładał? My wiemy, że się kochamy i najistotniejsza jest miłość. No piękne słowa, no naprawdę. No to takie, po co ta formalizacja? No dobrze, pogadać to my sobie możemy. Po 20 latach. Tacy ludzie, którzy właśnie byli takimi freestyle'owcami, opierali się na uczuciu, na niewzruszonym tym uczuciu, mieli już dzieci, wszystko fajnie. Raptem się okazało, że mężczyzna przyszedł i powiedział: wybacz, ale musisz się wyprowadzić. A dlaczego? Poznałem miłość mojego życia. Po 20 latach. Dzieci już były dorosłe. Poznał miłość po 20 latach. Miłość jego życia. To jest ciekawe. Zna od tygodnia, ale to już jest całe życie.
Nie? Paradoks, głupota totalna po prostu, że nie ma kategorii chorobowej na to. Nie? Chociaż miłość, trudno powiedzieć, czy to nie choroba. Ale mniejsza o to, nie będziemy diagnozować tego dzisiaj w ten sposób. Natomiast faktem jest, że dramatyczna sytuacja. I wiecie, co się wydarzyło? Że w tym całym takim swobodnym, nieformalnym, wyzwolonym stylu życia w miłości, jakoś dziwnym trafem ten facet wszystko rejestrował na siebie. Mieszkanie, samochód i wszystkie rzeczy. I kiedy żonę odprawiał, ona mówi, nie, ale ja mam prawo mieszkać. On, nie masz prawa, bo ono jest moje. Masz się wyprowadzić. I okazało się, że kobieta raptem patrzy, jak to się stało. No, zaufała w swobodną miłość, nieformalną, co nam państwo będzie wytyczać jakieś tutaj ramy. I bez tych ram została z torbą. I musiała opuścić to mieszkanie. Udała się do prawnika, ale prawnik powiedział, no niestety, no to proces będzie drogo kosztował, żeby udowodnić, że pani miała wkład w to mieszkanie. Czy są pieniądze na to, żeby pani? Ona nie pracowała. Mąż pracował, nie miała pieniędzy swoich. Zatem dopiero dramat niesamowity. No, osoba mająca niecałe 50 lat raptem zostaje na lodzie, bo już dzieci były dorosłe, mogły sobie poradzić. Dzieci oczywiście się zaopiekowały, ale tragedia, tragedia. Dlaczego? Bo ludzie uznali, że prawa mogą zaszkodzić miłości. Nie, jeśli jest prawdziwa miłość, żadne prawa i zobowiązania nie szkodzą. Czy podpiszesz w urzędzie, czy przyrzekniesz, czy publicznie, czy Kościół obłoży cię jakimś zobowiązaniem, jeśli jest prawdziwa miłość, to ci w ogóle nie przeszkadza. Ale jeśli miłość zacznie mieć kryzys i problemy, to prawa wtedy ochronią osobę, która może być poszkodowana. Nie tak łatwo się wywiniesz z zobowiązań. I dobrze, że jeszcze w państwowym systemie to prawo tak funkcjonuje. Że nie tak łatwo można skrzywdzić osobę, jeśli mamy zapisy związane małżeńskie. Zatem to jest bardzo ważne, że miłowanie, miłość podstawą jako podstawa, jej nie przeszkadzają pewne zasady, które funkcjonują. Ale jak zabraknie miłości, te zasady mogą kogoś obronić. I teraz idąc dalej, gdy przechodzimy do tych filarów, czyli mamy ten pień miłości agape, doskonałej, boskiej. I wyrastają z niego te gałęzie, które dotykają sfery emocjonalnej, sfery uczuciowej, sfery fizycznej, estetyki, wrażeń estetycznych, powiedzmy. To jest taka jedna gałąź. Druga gałąź to jedność właśnie ta intelektualna, że mamy wspólne zainteresowania, zmartwienia, dążenia, wymieniamy myśli, wymieniamy między sobą obawy, dyskutujemy na temat dzieci, na temat ich problemów, jak sobie poradzimy. Ta sfera intelektualna, komunikujemy się, to jest ta komunikacja. Jedność duchowa. Duchowa jedność. Co to znaczy? Że no, mamy wspólny system wartości. Że no, jako wierzący ludzie wierzymy w tego samego Boga. Dalej, no jak tego samego Boga, to odwołujemy się do tych samych boskich treści, a nie pochodnych religijnie innych treści, no bo tego samego Boga, ale jestem, wiesz, innego wyznania, ty innego wyznania, my to uznajemy tak, wy uznajecie tak. Nie, nie, jedność duchowa, czyli tam nie ma denominacji w małżeństwie. W małżeństwie jest jedność i to duchowa. I dalej asymilacja środowiskowa. Małżeństwo nie jest wyspą bezludną. Jeśli się staje, to uważajcie. Bo życie we dwoje bez kontaktu ze społeczeństwem może być nie do zniesienia. I tak się dzieje, jeśli brakuje kontaktu. I widzimy pierwsza rzecz, kiedy spojrzymy na to zagadnienie. Jedność duchowa, Filipian 2:1-3, jest tam powiedziane, jeśli jest w Chrystusie jakaś nadzieja, jakaś pociecha i jakaś wspólnota ducha, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, ale jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Apostoł Paweł wyraża taką tęsknotę i mówi, że słuchajcie, no bądźcie jednomyślni, ale czym jest jednomyślność? Czy to jest jakiś duchowy seans, kiedy zamknijcie oczy, każdy niech buczy? Teraz myślimy o tym wszyscy, że miłość to jest to. I każdy powtarza, że miłość to jest to. I takie seanse będziemy w zborze robić. I wychodzimy, no i co uważasz? Że miłość to jest właśnie, że to jest dobroć. O właśnie, wszyscy tak myślimy. I mamy jednomyślność. No głupota po prostu. No czasami bywa, że są i takie liturgie. Ale prawda jest taka, że duchową
jedność tworzy się przez porozumienie. Żeby nastąpiła zgoda, to musimy wymienić między sobą pewne poglądy. Ale duchowa jedność jest oparta na fundamencie, na źródle miłości, którym jest Słowo Boże i prawda o Bogu. Zatem odwołujemy się do tego źródła i tam nie jest aż tak istotne, jak ja mam przekonania. Jest istotne to, co mówi to źródło i czy ja przyjmuję to jako moje przekonania. A nie, że no ja to będę interpretował to w inny sposób. Nie, nie, nie. Jedność duchową budujemy i tu się nazywa duchowa konstytucja. To znaczy w oparciu o teksty Pisma Świętego tworzymy zasady. I wczoraj dotknąłem, powiedziałem o tej kwestii, że załóżmy kobieta, młoda żona ma fajnego, przystojnego męża, no ale zerka patrzy na tych spotkaniach, nawet w kościele, że jej koleżanki takie bliskie, fajne, ale one jakoś tam przybiegają do Krystiana, nie wiem, czy jakiś Krystian jest, żeby tu nie uderzyć i nie zdradzić pewnych rzeczy. Przybiegają do Krystiana, witają się, Chrystus, ale fajnie, Krystek, i całują go w policzek, ściskają, nie? On je poklepuje tam po plecach, przytula, mówi, siostrzyczki moje kochane. No, żona mówi, wiesz co, ja to bym wolała, żebyś już tam nie miał takich więzi bardzo rodzinnych z tymi dziewczynami, że rezerwuję uścisk, pocałunek, bliskość dla mnie, dla twojej matki i siostry. Jedność duchowa, duchowa konstytucja. I to samo gwarantuję tobie, że jeśli ja wyjadę gdzieś na służbowy wyjazd, możesz być pewien, trzymam się konkretnych zasad, nie dopuszczam mężczyzn, żeby mieli poza tym, że wyciągnę do nich rękę z daleka, w dystansie i w takich zasad się trzymamy. Konstytucja duchowa. No ale gdzie tak jest napisane? Tak jest napisane. Jeśli otworzymy teksty biblijne i poczytamy, zauważymy, że niech mężczyzna nie dotyka kobiety, a jeśli dotyka i ma zamiar, niech się z nią żeni. Ale skoro jesteś mężatką, to nie dotykaj innych mężczyzn, dotykaj ich w sposób na zasadzie rezerwy pewnej. Czyli witamy się przez uściśnięcie ręki, nie wchodź w zbyt bliskie relacje. No ale Biblia mówi o pocałunku świętym, bracie. Ja już nie będę mówił o rodzajach pocałunków. Biblia mówi o świętym. Jeśli już, to apostoł Paweł mówi do braci o tych świętych pocałunkach. Oczywiście, że są takie możliwości, ale wiedzmy o tym, że Pismo Święte też wskazuje na to, że oprócz kontaktu fizycznego, jako świętego pocałunku, mogą być różne inne konotacje. A szczególnie wtedy, kiedy jest młody, przystojny mężczyzna i mnóstwo koleżanek młodych, bardzo ładnych, zbliżających się i ściskających tego, szczególnie tego brata, bo jednak brata Zbigniewa, grubego i niskiego, nie, przepraszam, jak jest taki Zbigniew, nie, to, że gruby, niski i łysy, powiedzmy, przepraszam za łysego, przecież też, kurczę, no, gdzie człowiek nie trafi, to zawsze uderzy gdzieś. Ale no, powiedzmy sobie, to mamy te świeckie normy piękności. No, Zbychu w takim stanie no, przystojny, to ty nie jesteś. No. No, wszyscy wiedzą, nie? No to jakoś jak Zbychu przychodzi, nie biegną tak do niego, żeby go tak ściskać. Ale do Krystiana to tak. Młody, wysoki, ciemne włosy, wysportowany. No, to jest świeckie, to jest zwykłe, normalne, naturalne. To jest prawdziwe, to nie jest jego wina, że tak wygląda. Dlatego są potrzebne zasady. Konstytucja. Tworzymy tę konstytucję. Kiedy? W małżeństwie, w narzeczeństwie. Rozmawiamy. Kolejna rzecz. Rozmawiamy, co dla nas jest ważne. Wtedy konstytucję tworzymy, gdzie tworzymy między innymi takie stwierdzenie, co będziemy robić, bo mamy dużo katolickiej rodziny. Będą nas zapraszać na chrzciny. Idziemy, a może zaproszą nas, żebyśmy byli chrzestnymi. Co z tym robimy? Mam bardzo dobrego przyjaciela od dzieciństwa, jest muzułmaninem. Będzie chciał nas w okresie Ramadanu zaprosić na jakieś tam spotkania rodzinne. Będziemy chodzić na takie spotkania, czy nie? Są ważne rzeczy. Dlatego na zimno lepiej rozmawiać o pewnych poglądach. W okresie narzeczeństwa, na co czas spędzić w narzeczeństwie? No, ludzie tak lubią posiedzieć, popatrzeć sobie w oczy. Tak potrafią 10 godzin patrzeć. Naprawdę? Ja nie potrafiłem patrzeć tyle. Po prostu, no to jest czas, żeby właśnie rozmawiać o pewnych kwestiach. Studiować Biblię, modlić się o przyszłość. Przede wszystkim zdobywać przekonanie, czym naprawdę jesteśmy dla siebie. Żeby nie popełnić błędu. Żeby nie poddać się napięciu, powiedzmy, energii, tej namiętności i powiedzieć, że to jest ta jedyna, a potem
ta jedyna, która zatruwa mi życie, nie? Bo po prostu się pomylił, nie? I będzie musiał spróbować jeszcze inaczej. I pastorze, weź tam, coś tam czytaliśmy o jakimś tam rozwodach, tam można jakiś rozwód? No bo już mu się znudziła. Wybaczcie, że mówię to w ten sposób, ale taka jest rzeczywistość współczesna. Nawet wśród ewangelicznych, którzy Biblię biorą jako sposób na uwolnienie się od pewnych odpowiedzialności i znalezienie wygodnego punktu wyjścia. Ciekawostka, w dawnych czasach, kiedy się coś psuło, to my naprawialiśmy. Współcześnie się coś psuje, to jest czasami nienaprawialne, trzeba wymienić. Ale to dotyczy również małżeństw. Że kiedy przychodzą kryzysy, to lepiej może już wymieniać, nie ma co tam naprawiać. Tak jak telefon, on jest nienaprawialny, lepiej pan zmień model. I tak się dzieje po prostu. Ale kto nas tego uczy? No właśnie to jest ten świat. A konstytucja co nam mówi? Że nie ma problemu, któremu nie mielibyśmy stawić czoła w imię Boże, w imię Jezusa Chrystusa. Tego się uczymy, że fundamentem naszych dążeń jest właśnie Słowo Boże. To jest bardzo ważne, zanim dzieci przyjdą. Bo jak dzieci przyjdą, jeśli nie nauczysz się modlić ze swoją żoną czy z mężem, nie nauczysz się pilnować, że modlimy się, spotykamy, studiujemy Słowo, to kiedy wejdziesz w małżeństwo, wpadniesz w wir namiętności, na początku zaczniesz żyć, będziesz się upajać miłością, ale nie będzie czasu na czytanie Biblii, no ale po co? Teraz są ważniejsze rzeczy. Potem dziecko przychodzi, no dziecko płacze, no wszyscy zmęczeni, albo już któryś czyta, a drugie zasypia, no bo wykończeni. Jeśli nie wprowadzisz wcześniej zasad, potem będzie trudno wprowadzać. Dlatego praca nad konstytucją jest bardzo ważna. Porównuję małżeństwo i rodzinę do państwa. Państwa, które ma swoją konstytucję, które jest suwerenne i niezależne. O tym też jeszcze powiemy. Ale właśnie to jesteście państwem. Wy musicie ustalić własną konstytucję. Nie ktoś wam ma teściowa dobra, bo daje 10 tysięcy co miesiąc, to ona ma prawo wtedy wrzucić jakieś swoje koncepcje. Nie, 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 nie. My tworzymy, fajna teściowa zresztą, moja już jest w niebie już. No ale jest tak, właśnie my tworzymy to, musimy stworzyć fundament. I dlatego to jest czas przed małżeństwem wyobrażania sobie pewnych rzeczy. Jak to będziemy tworzyć? Bo Biblia nam to mówi. Biblia pozwoli nam dostrzec naszą przyszłość. To nie jest kryształowa kula przepowiadająca przyszłość, ale to jest źródło prawdy, które mówi o przyszłości. W jaki sposób? Jeśli pójdziesz taką drogą, będziesz czynił takie i takie rzeczy, to doświadczysz tego i tego. Jeśli pójdziesz inną drogą, to doświadczysz tego i tego. To nie kryształowa kula, ale mówi prawdę. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. I dlatego tak bardzo ważnym jest budowanie fundamentu. Małżeństwo to nie randka w ciemno. To jest bardzo przemyślana konstrukcja i budowa. Ale wcześniej muszę się zapoznać. Nie jestem głupim architektem, który przychodzi, nie taki dom stawiałem, będę budował. No nie, nie, nie. Przeglądam, sprawdzam, liczę, patrzę i Biblia mówi, przelicz koszty, czy jesteś gotów to robić. Bo jeśli jesteś egoistą i zależy ci tylko, żeby zwabić dziewczynę do łóżka, to nie baw się w udawanie, że będziesz fajnym mężem. Spójrz prawdzie w oczy, bo unieszczęśliwisz siebie i tę osobę. I dlatego ta budowanie konstytucji, rozmowa o tym może czasami być w efekcie tak bolesna, że dziewczyna powie, co, ja jednak inaczej myślę. No ja jestem wierząca, no ale nie aż tak, przecież nie idziemy do klasztoru, no przecież będziemy małżeństwem, będziemy się kochać, nie chcę tak. To właśnie zastanów się, z kim masz do czynienia, co będziesz budować, bo jeśli już masz sygnał, że ktoś, no tak, mówimy, no Jezus, no ja wierzę, no jak Boga kocham, no wierzę w tego Jezusa, no i po prostu, no myślę, że będzie dobrze. Wiesz, najważniejsze, żebyśmy się kochali. No pewnie, najważniejsze, żeby był pokój na świecie. No i jest, prawda? Najważniejsze, ale jakoś nie ma tego pokoju, mimo tego, że mówimy, że jest najważniejsze. Podobnie i tutaj. Najważniejsze, żeby się kochać, ale później okazuje się, że nie ma tej miłości. Konstytucja duchowa. Budujemy na fundamentach Słowa Bożego. Bieżące porozumienie. Nie gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Bracie, prawdziwy chrześcijanin to się nie gniewa. On ma Ducha Świętego. On jest pełen miłości, dobroci, cierpliwości. Co brat tu opowiada o jakichś gniewach? To jakieś cielesne. No tak, bracie, brat chyba inną Biblię czytał. Bo akurat Biblia ta mówi, że człowiek wierzący jest człowiekiem w naturze ludzkiej z krwi i kości.
gdzie będą ujawniać się różne cechy. Tak jak w Jezusie widzieliśmy gniew, oburzenie, smutek, zmęczenie, tak my będziemy to przeżywać. Ale co mówi? Słuchajcie, nie pozwólcie, żeby ten gniew, który jest reakcją na jakąś okoliczność, miał was doprowadzić do grzechu, żebyście trwali w gniewie. Jechałem samochodem, któregoś razu słuchałem radia, bo najczęściej w radiu radia słucham w samochodzie. Słyszę, jak dziennikarz opowiada z takim żartem troszeczkę, to też około walentynek była mowa, że było jakieś 80. rocznica ślubu jakiegoś małżeństwa. 80. rocznica, nawet nie pamiętam, jaki to kamień szlachetny już przypada, bo tak jakieś tam kryształowe czy inne są te rocznice. Ale to było w Anglii. Ci ludzie już mieli blisko setki, że mieli tam kilkadziesiąt tych dzieci, wnuków, prawnuków powiedzmy, nie? I ktoś tam, i tak ci redaktorzy tak kpili sobie, bo tam są czasy takie kpiarskie audycje, nie? I kpili sobie z tego, że to taka sytuacja jest i że jakiś tam dziennikarz angielski, to było w Anglii, przeprowadzili rozmowę i wywiad i zapytali, co by mogli powiedzieć jako małżeństwo z takim stażem, jako radę dla innych małżeństw, żeby pomogło to utrwalić ich związek. Co oni takiego zrobili, że 80 lat razem przeżyli, nie? Wyroki bywają łaskawsze, a tutaj oni 80 lat przeżyli. A tu się okazuje co? I ten człowiek mówi, że my postanowiliśmy, że nie pozwolimy naszym oczom zasnąć, gdy jakieś nieporozumienie między nami powstanie, żebyśmy mieli się nie pojednać przed snem. A tam uśmiał się, a proszę, jaka to wielka filozofia. I ci po prostu kpiarze, dyletanci kompletnie, bo jeśli gdyby czytali Biblię, oprócz różnych czasopism, które wyczytują, albo siedząc w internecie, podpatrując te różne plotki, które różne są napełnieni w głowie, nie poznali, że to mówi Słowo Boże, a może nawet chodził jeden, nie jeden z nich do kościoła, tylko jakoś nie usłyszał tego. Biblia mówi, rozumiesz, że nie pozwól zasnąć swoim oczom, dopóki nie pojednasz się. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I sobie myślę, dylatanci, nie wiecie o tym, że to jest biblijna tajemnica ich sukcesu. Że prawdopodobnie są to wierzący biblijnie ludzie, którzy wprowadzili w praktykę tę zasadę i dzisiaj patrzymy 80 lat. To znaczy, że oni zawsze byli super szczęśliwi i zadowoleni. Nie, ale trzymanie się zasad pozwoliło im przejść nie jeden ciężki kryzys. Dlatego dzisiaj siedzą jako 80-letni małżonkowie z 80-letnim stażem, mający mnóstwo dzieci, wnuków i prawnuków. Bo tak Biblia mówi, bieżące porozumienie. I to jest właśnie ta konstytucja. Że nie ma, po prostu nie ma takich zasad, że... To jest tak jak zasady ruchu drogowego. Czerwone światło i znak stop. Stajemy. Nie, ale się śpieszy czasami. Stajemy. No, ale są momenty, żeby było trzeba. No, ale jak nikt nie jedzie, to po co? No, jechać. Stajemy. Jest zasada taka. Nie ma znaczenia, jakie się czuję, jakie są potrzeby. Jest zasada, że ja stoję. I to jest właśnie ta konstytucja, która nas trzyma wtedy. I wtedy, jeśli budujesz to, to możesz być pewien, ktoś powie, ty... Powie ci koleżanka, że słuchaj, ty, widzieliśmy twojego Zbyszka. Ty, słuchaj, jakieś dziewczyny obsługują. Nie, nie, to nie był Zbyszek. On mówi, no jak to, słuchaj, no pamiętamy, jak, wiem, jak Zbyszek wygląda. Co, on miał taką czerwoną marynarkę tak, i tak dalej. Nie, nie, to nie był Zbyszek, to nie mógł być Zbyszek. Ale nie, jeśli ci ludzie trwają dłuższy czas i trwają na fundamentach, później się okazuje, nie, nie, to mój kolega też miał taką marynarkę. No, on taki lubi poklepać dziewczyny i tak dalej. I okazuje się, że faktycznie Zbychu nic takiego nie zrobił. Dlaczego żona była pewna? Dlatego, że budowali na fundamencie tej konstytucji biblijnej. I ona mogła być spokojna, chociaż zmysłowo niektórzy przywołali pewną wyobraźnię, że się co może zdarzyć. Ale ona była pewna, że on trwa w tym, bo on też chciał to robić. I dlatego to jest tak ważne. I tradycja duchowości, dzieci. Jak dzieci przyjdą, to ty nie twórz konstytucji, bo nie zdołasz stworzyć. Mówiliśmy o dzieciach, że dzieci też przychodzą i wywierają wpływy i chcą poszerzyć swoje granice. Może właśnie być tak, że dadzą tak w kość, że będziesz tak skonany, że będziesz zmęczony i będziesz chciał uczyć się czytać. Dlaczego? Bo jeśli nie wprowadziłeś zasady i nawyku czytania i modlitwy, to w momencie na gorąco, kiedy jesteś bardzo zmęczony, nie zrobisz tego.
Ale jeśli wcześniej przez lata robiłeś to, to dziecko jest jak przybyły nowy obywatel tego państwa, który, o tak, tak, wiemy, że płaczesz i tak dalej, kochany, ale takie są zasady w naszym państwie. Taka jest konstytucja. I musisz się do tego dostosować. I płaczesz, trudno, drzwiczki zamykamy, bo my chcemy poczytać, nie chcemy, żebyś hałasował. I słuchamy, sprawdzamy oczywiście, no, jeśli chore dziecko, to reagujemy. Ale fanaberie i histeria nie są chorobą. Przynajmniej jeśli nie ma diagnozy psychiatrycznej, to nie są. W tym wypadku, kiedy mamy dzieci, niemowlęta, raczej bardzo często to bywa z tym, że one raczej chcą wytyczyć nam granice. Ale tu już jest władza w tym państwie, ta władza ustanowiła konstytucję, a ty, drogi gościu, kochany, malutki, my cię kochamy, masz swoje miejsce i masz swoje prawa, ale nie zapomnij, kto tutaj rządzi i jakie są prawa. I wtedy wychowujemy to dziecko. I to jest właśnie ta tradycja duchowości. Zobaczcie, co Biblia mówi. Niechaj słowa tej księgi, czyli miłości do Boga z całego serca, umysłu i siły, będziesz wpajał je w twoich synów. Kiedy będziesz odpoczywał, jechał do Chorwacji na wypoczynek, kiedy będziesz kopał ogródek razem, remontował mieszkanie, kiedy będziesz posyłał ich do szkoły i będziesz oczekiwał dobrych ocen, będziesz wpajał tę tradycję duchowości. Dzieci będą wiedziały, wychowują się w takich zasadach. Oczywiście w jaki sposób? No i tutaj kłania się styl wychowawczy. Jeśli jestem świadomym chrześcijaninem, będę to robił w sposób zrównoważony. Będzie i dyscyplina, ale będzie miłość i pochwała. I kiedy patrzymy na następną rzecz, mamy następny filar. Tak, to będzie komunikacja intelektualna. Niechaj żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Znowu mamy, kłania się etymologia słowa nieprzyzwoite. Oczywiście po polsku, bo to brytyjskie jest tłumaczenie, akurat po polsku to myślimy nieprzyzwoite. No tak, no nie, to przeklinać nie będziemy. To nasza zasada konstytucji. Bardzo słuszna, bardzo mądra. Ale nie tylko o przekleństwo chodzi w tym słowie. Jeśli zajrzymy do znaczenia tego słowa, znów widzimy tą grekę, gdzie ona mówi nam, że nie chodzi o same przekleństwa. Nieprzyzwoite słowo, tam jest nawet zepsute powiedziane. A słowo zepsute pochodzi od warzyw i roślin innych, które się popsuły na targu, czy zgniły jabłka. Czyli nie wychodzi zepsute, zgniłe słowo. To już nam poszerza horyzont myślenia. Zaraz, czy tylko obelgą w kategorii wulgaryzmów możemy kogoś obrazić i zranić? Można tak zranić, że nic złego nie powiesz. Ba, jeszcze inni powiedzą, no czego się ona denerwuje, przecież on nic takiego wielkiego nie powiedział. Tylko powiedział, że zawsze jesteś taka okropna. Nawet nie podniósł głosu. To czego chcieć? No, czy taki dobry mąż? No, ciężar gatunkowy takich słów dla żony, która to słyszy, nie potrzebuje krzyczeć. Wystarczy, że wyszeptał. I to są właśnie nieprzyzwoite słowa. Niech nie wychodzą z ust waszych. Bo nie chodzi tylko o samą obelgę, ale to, że bierna agresywność. Jest takie pojęcie w psychologii. Co to znaczy? Nie krzyczę. Nie rzucam słów, nie wulgaryzuję. Ale wystarczy, że mogę mimiką pokazać, że coś mi się nie podoba. Mogę nie odpowiedzieć albo zdawkowymi słowami, albo bawić się w ciuciu babkę. A jak myślisz? A dlaczego ja się tak czuję? A co ja mogę myśleć? No ty mi powiedz, bo przecież ty się jakoś dziwnie zachowujesz. A widzisz, w ogóle nie myślisz. To powiedz mi, ja się... I ciuciu babka, wróżka, bo po prostu nie wie, co ma robić i się denerwuje. I później mówi, no właśnie, widzisz, jaka ty nerwowa jesteś. Każdego by trafiło, bo coś mi chcesz powiedzieć, nic mi faktycznie nie mówisz, a teściowa powie, no czego ty od niego chcesz? On krzyczy na ciebie, za nic w ogóle nie powiedział. No właśnie, o to chodzi, że nie powiedział, a powinien konkretnie powiedzieć. Nieprzyzwoite słowo. Zobaczcie, niedomówienia. Albo słowa użyte na spak. Nie wiemy, co on chciał powiedzieć. Że ty jesteś taka zawsze taka fajna i mądra. Już widzimy intonację. On dumny jest z mądrości żony. Intonacja wskazuje, że raczej nie. Jeśli mówi mądra,
to co, to tak, tak mówią, jak profesor daje dyplom, czy tam powiedzmy doktoratu, to mówi temu doktorowi, och, ten nasz doktorat taki mądry i proszę, gratulujemy. No nie, no to co to, kabaret, cyrk, no nie, tam się poważnie mówi konkretnie. To samo tutaj. I to jest właśnie, to jest w każdym języku, semantyka. Czyli kontekst, intonacja, no to ma znaczenie. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Czyli komunikuj się w jawny, konkretny sposób. Nazywaj rzeczy po imieniu, bo będziesz gmatwać sytuację. I z powodu niedomówień będą ciche dni, gorycz, niechęć, złośliwości i później po jakimś czasie, może kilku tygodni, z pastorem rozmawiają. W zasadzie, a kiedy to się zaczęło? A ja nie wiem, przecież taka ona zawsze chyba była, nie? Co to znaczy zawsze? Ja nie wiem, jak pamiętam, czy nie pamiętam, to zawsze. I później nie wiadomo, kiedy to uchwycić. Dlaczego? No bo właśnie to są takie drobiazgi, że ich nie widać. Do tego można taki obraz pokazać. Na pewnym zboczu, tak co obserwatorzy byli, rosła taka wielka sosna na zboczu góry. I wiele było burz w tym regionie, wiele drzew padało, lasy się kładły pod wpływem wiatrów silnych, a ta jedna sosna stojąca i rosnąca gdzieś dalej cały czas rosła. Aż przyszedł czas, że zaczęli obserwować, że ona schnie. I okazało się, że tam w tym regionie zagnieździły się malutkie robaczki, które zaczęły zjadać korzenie. Malutkie robaczki. W porównaniu do tej sosny w ogóle były niedostrzegalne. Ona była potężna, wielka, przetrwała niejedną burzę, ale okazuje się, że malutkie robaczki gryząc non-stop doprowadziły, że potężna sosna uschła. Pewna metafora. Malutkie słówka, niedopowiedzenia, jakiejś złośliwości. Bez intonacji wielkiej, bez wielkiej złośliwości. Czy ja coś złego powiedziałem? To normalnie się tak rzeczy mówi. I wydaje się, no niby nie. Ale to są te robaczki, które się zbierają, zbierają, zbierają i ta sosna małżeństwa zaczyna schnąć. Dlaczego? Niech wasza mowa będzie właśnie właściwa. Nie pozwólcie sobie na złe słowa. I tu nie chodzi o przekleństwa. Nie chodzi o wulgaryzmy. Tylko chodzi właśnie o takie rzeczy. Słuchanie ze zrozumieniem przypowieści Salomona. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją rozmyślność. I bywa tak, że ona coś mówi. Ty już nie musisz mówić, ja już popatrzyłem na ciebie. Nie mów mi nic, ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. O, jasnowidz, nie? Powiedzmy, widzi, czyta w myślach cudzych. Psycholog jakiś, nie? Psycholodzy też nie czytają w myślach. My możemy co najwyżej orientacyjnie, patrząc na zachowanie człowieka, domyślać się, jakie emocje mogą towarzyszyć. Może co w tym danym słowie powiedzieć, ale my nie jesteśmy jasnowidzami. Znamy pewne mechanizmy, które się zdradzają przez określone zachowania, ale nie jesteśmy jasnowidzami. Nikt nie jest jasnowidzem. Tylko Pan Bóg jest w stanie przejrzeć człowieka. A tutaj jest mowa, kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza bezmyślność. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. Zachowaj cierpliwość i wysłuchaj osobę bliską tobie do końca. To jest komunikacja. To jest podstawa intelektualnej komunikacji. Dalej, wspólnota dążeń. Że właśnie to jest właśnie ta zgoda, rozmawiamy. Ja jestem głową domu, tak Biblia mówi. Ja tu mężczyzna spodnie noszę. No ty też czasami założysz spodnie, nie? Ale czasami lepiej leżą nawet u kobiet. Znaczy pod tym względem, że lepiej rządzą niż mężczyźni, powiedzmy. Ale no upomina się ten mąż, że on jest mężczyzna, że to w kościele nawet pastor mówi, że mężczyzna jest głową domu. No. I żona mówi, no dobrze, no to w porządku, to jaką masz propozycję na ten remont, bo... A ty wiesz, ile będą kosztować farby? No nie wiem, ale po prostu trzeba pomalować. No. Akurat mąż może być taki, że nie bardzo się może znać na tym. A żona już dawno w internecie zobaczyła, ile kosztują te farby, wie gdzie kupić, ile ich kupić, bo się skonsultowała z jakimś tam, powiedzmy, fachowcem, który to wszystko zrobi. No ale on się upomina, że on tu mężczyzna, że on tu musi podjąć decyzję. No właśnie, słuchaj, głowa w domu, w małżeństwie chrześcijańskim nie polega na tym, że mężczyzna jako głowa domu jest nieomylny i jedyna władza do podejmowania decyzji. Tego wcale Biblia nie mówi, że tak ma być. Na czym polega głowa domu? Głowa domu polega na umiejętnym słuchaniu tych, którzy współpracują. I kiedyś mi powiedział fajnie taki misjonarz z Rosji, chociaż Rosja na indeksie, ale ten misjonarz całkiem dobry był. On mi powiedział taką rzecz, że jeśli Rosja wysyła w kosmos kosmonautów, zazwyczaj lecą pułkownicy albo generałowie. Co do stopnia wojskowego są równi.
co do funkcji w rakiecie jest różnica. Jeden z nich jest przywódcą, jest dowódcą tego zadania. Podobnie jest w małżeństwie. I o tym mówi apostoł Paweł. Nie ma przed Bogiem różnicy między mężczyzną a kobietą. Jeśli chodzi o stworzenie, wybór do zbawienia, nie ma różnicy. Ale jeśli chodzi o funkcję w rakiecie małżeństwa lecącej na księżyc Królestwa Niebios, to właśnie Bóg podzielił funkcję. Ale funkcja dowódcy nie znaczy tego, że jestem nieomylny, ja tylko podejmuję decyzję i mądrość przywódcy polega na tym, że jest gdzie wiele doradców, tam jest powodzenie. A przy dobrym, zorganizowanym zarządzaniu można prowadzić wojnę. I Biblia nam zdradza tajemnicę. Komunikacja. Ty nie musisz wszystkiego wiedzieć. Ja czasami, jak byłem najmłodszym pastorem w swoim czasie największego kościoła baptystycznego w Polsce, ponad 300 osób, a ja miałem 25 lat, to pamiętam, że właśnie to, co udało się zrobić, to przyjąłem taką zasadę, że czasami jak nie wiedziałem coś zrobić, to ktoś mi kiedyś powiedział, wiesz co, lepiej czasami nie przeszkadzać i to jest najlepsza pomoc. I tak robiłem, że widziałem, że pewni ludzie prowadzą z sukcesem i bardzo skutecznie pewne dziedziny, ale ktoś tam mówił z radnych, że tam pastor, no musi tam pastor, tam coś wiesz, żeby to pastor tym zarządzał. No ja szedłem, nie czułem się w tym, że ja mam to zarządzać, bo niektórzy oczekiwali, że ja mam koło niewiast prowadzić. No dobrze, no niewiasty to moje matki mogłyby być, co ja mam tam robić, nie? Czytać Puchatka czy coś innego, no one mają swoje sprawy. No to ja szedłem, ale oczywiście poszedłem na to spotkanie, ale zapoznałem liderkę, kilka tych kobiet, które były liderami. Dowiedziałem się, co one chcą. Pytałem, jakie mają oczekiwania ode mnie, w stosunku do mnie, a potem wzmacniałem je, że świetnie wykonują pewne rzeczy, że bardzo dobry pomysł z tymi studentami z innych miast, że jak studiują w naszym mieście, to co niedzielę ktoś będzie zabierał takiego studenta z obcego miasta do siebie na obiad. To świetna funkcja, forma była takiej służby. I wtedy nauczyłem się po prostu jako przywódca zboru, bo niektórzy ode mnie oczekiwali, że będę Bogiem i carem prawie, nie? Że ja tu mam wytyczać pewne rzeczy. A nawet przyjechał taki ze wschodu brat i mówię, a no oni wsiebajacja ciebie. Ja mówię, czy ja wiem, czy oni się mnie boją? Nie? Raczej ja nie staram się sprawiać takiego wrażenia, żeby się mnie bano. Wiesz co, ja przyszedłem bardziej, no muszą się bać ciebie. Mówię, wiesz co, ja troszkę to inaczej rozumiem. Ja przyszedłem, żeby służyć, a nie żeby wywierać strach, wywoływać u ludzi. No ale to autorytet musi być. No, nie wiem, czy autorytet to zawsze musi być przez wzbudzanie strachu, a może przez budowanie zaufania i szacunku. Tak mi się wydaje. Byłem młodym pastorem, patrzyłem na to i zobaczyłem, że to działa, bo Biblia tak mówi. Konsultuj się, rozmawiaj. Nie walcz o to, żeby pokazać, że jestem najważniejszy. Sami ci powiedzą, ile jesteś wart. Jak starszy brat, kiedy, chyba wam wczoraj mówiłem to, zażegnałem pewną trudną sytuację. Wstaje 90-latek i mówi, że brat dla nas jest jak ojciec. Ja wnuczkiem mógłbym być dla niego, ale on ze łzami. Dlaczego? Bo potrafiłem zachować się we właściwy sposób. Ja nie musiałem prosić, że no kto jeszcze tutaj chciałby powiedzieć coś miłego dla mnie? No nie, po prostu wyszło, aż sam byłem troszkę taki, no nie swój, no jak to, taki człowiek mówi takie słowa o mnie i wszyscy kiwają głowami. Było bardzo mi miło, przyjąłem to z pokorą. Nie myślałem, że akurat taki jestem, ale cieszyłem się, że doznałem takiego wzmocnienia. Sami to ludzie przyniosą. Nie musisz walczyć o zaznaczania, że ja tu rządzę żelazną ręką. Żelazną ręką to będzie rządził Chrystus. Nie waż się próbować inicjować tej żelaznej ręki, bo dostaniesz po łapach, za przeproszeniem tak mówiąc. Teraz patrzymy, wspólnota dążeń, porozumienie, szczerość. To jest bardzo ważne, mówić prawdę, ale ta prawda ma uwarunkowania. Nigdy szczerość bez szacunku i nigdy bez szacunku i zachowania bezpieczeństwa. To są takie trzy bardzo ważne rzeczy. Co to znaczy szczerość bez szacunku? Czasami niektórzy powiadają, prawda wyswobodzi. Prawda za wszelką cenę. Prawda bez znieczulenia. Dobrze, to idź do chirurga, jakbyś miał rozcięty palec i powiedz, żeby ci poszczywał. Bez znieczulenia, prawda to prawda. Będzie wyczyszczony palec, wyrzucona ropa i będzie wszystko okej. Wytrzymasz? No to zauważ, że trzeba pewnej delikatności. I tym właśnie szczerość. Jeśli mówimy prawdę, to nie zapomnijmy nigdy o szacunku. I tu jest konstytucja. Nie krzyczymy na siebie, kiedy rozmawiamy o trudnych sprawach. Przyjmijmy to jako zasadę.
Nie obrażamy siebie nawzajem, nie przezywamy i nie wyśmiewamy. Oczywiście, przecież my się kochamy, pastorze. Co ty opowiadasz? My się tak kochamy, że jak Boga kocham normalnie. A ty nam mówisz, że my mamy tak... W ogóle, co ty nam opowiadasz? My mamy taką miłość. Słyszałem takie rzeczy i nawet kiedyś czytałem książkę. Była taka dawna książka Trobisza. Kochałem młodą dziewczynę. I tamten pastor kiedyś fajną rzecz zrobił. Przychodzą do niego młodzi i mówią, że oni się tak kochają, chcą się pobrać. On tak słucha, mówi, no dobrze. A kochani, wy się kłóciliście już kiedyś? I popatrzyli na siebie. Pastorze, my jesteśmy wierzącymi ludźmi. My się nie kłócimy. Nie będziemy się kłócić. My się kochamy. On mówi, wiecie co, nie jesteście chyba gotowi na małżeństwo. Nie, jak to? Słuchajcie, jak się pokłócicie i zdołacie się pogodzić, to wtedy przyjdźcie. To porozmawiamy o ślubie. Słuchajcie, to jest bardzo mądre. I to jest właśnie to. Szczerość i z szacunkiem. Bo to nie znaczy, że uległość i pokora ma polegać na tym, że zgadzam się na wszystko, co druga strona chce. Nie, nie, nie. Bo czasami druga strona może się mylić. Chcieć niewłaściwych rzeczy. I musisz zareagować. Nie, ja się na to nie zgadzam. To mi się nie podoba. Ja mam złe przeczucie. Wybacz. Nie chcę tego. Ja nie chcę dokładać do tego ręki. Rozmawiajmy dalej o tej kwestii. I to jest właśnie to. Nie krzyczymy, nie rzucamy się do ciebie. Szacunek jeden do drugiego. I możemy powiedzieć, dobra, na dzień dzisiejszy wystarczy chyba. Pomódlmy się i idźmy spać. Czy gniew zaszedł? Czy słońce zaszło nad gniewem? Porozmawialiśmy. Nie rozstrzygnęliśmy wszystkiego, ale nie idziemy w niepokoju. Mamy niezgodę jeszcze co do orientacji pewnej i decyzji, ale nie ma między nami nienawiści. I to jest możliwe, że przenosimy dyskusję na następny dzień. Ale porozumiewamy się i z szacunkiem to kończymy. A bezpieczeństwo? Hiob pięknie powiada, że przyjacielowi należy się wyrozumiałość, nawet gdyby zaniechał bojaźni przed Bogiem. Co to znaczy? Że po prostu tworzymy atmosferę bezpieczeństwa. Że nie, że słuchaj, jak ty możesz mówić? Jak, ty jesteś wierzący? I ty do mnie w taki sposób mówisz? Wiesz co, ja nie wiedziałam, że tak jest. O, daj spokój. I to jest właśnie to, no i co daj spokój? I co w związku z tym? No daj, ja muszę to przemyśleć. Ja przemyśleniem. Co zadzwonić do mamy? Nie wiem, może i zadzwonię. Doradca. No i wtedy wiadomo, co się może dziać. Może i będzie dobrze, ale nie wiadomo. Natomiast bezpieczeństwo polega na tym, że z wyrozumiałością rozmawiam. Widzę, że są emocje. Że mamy dwa opozycyjne poglądy. One tworzą między nami najlepszą atmosferę. To nie zapisuj, nie koduj tych treści, tych emocji. Nie nastawiaj się, że widzisz w oczach tego męża takie spojrzenie, takie nienawistne, takie nie chcesz mnie tak, ty już mnie nie kochasz, nie? No, emocje są, no. No właśnie należy się wyrozumiałość. Nawet gdy widzisz, że no źle postępuje, to się Bogu nie podoba twoje zachowanie. Takie słowa daj spokój, jak ty możesz mówić. I to jest właśnie bezpieczeństwo. Że nie robię wielkiego halo, nie obrażam się, albo słucham, że dość, rozmowa skończona. I wychodzi. No ale my dopiero zaczęliśmy. Nie, w taki sposób ja nie będę rozmawiać. I wychodzi. I koniec rozmowy. Jak to? Co się stało, nie? To jest właśnie brak szacunku, nie ma możliwości szczerości i brak wyrozumiałości dla drugiej osoby. Intelektualna komunikacja. Zobaczcie, ale to Biblia mówi. To Biblia mówi w każdym z tych wersetów. Słuchanie ze zrozumieniem. Dalej, wspólnota dążeń. Nie presja, wymuszanie, ale stworzenie zgody poprzez wzajemne porozumienie. Potem szczerość. Mówimy prawdę. Nie ukrywamy niczego. Nie ma jakichś innych osób, chyba że jest sytuacja taka, że poszliśmy do lekarza. Jeszcze się boimy powiedzieć mężowi, co tam się wydarzyło, bo są złe wyniki. Na razie zachowuję to w tajemnicy, żeby go wcześniej nie denerwować. Niech się powtórzą te wyniki, ale mu później powiem. A później mówię, słuchaj, robiłem wyniki. Jedne wyniki wyszły kłębskie. Lekarz mówił, że może będą jakieś tam problemy, jakiś guzen w tych jajnikach. Słuchaj, dał mi lekarstwa i słuchaj, zrobiłem wyniki. Nie ma tego. Jestem zdrowa. I mówisz prawdę. Aha, to ty dlatego mówiłaś, że nie muszę się tym martwić, że idziesz coś załatwić. A ja się zastanawiałem, czemu ty... No tak, ukrywam na pewien moment, żeby kogoś nie martwić, ale nie prowadzę podwójnego życia.
że mam inną sferę przyjaciół. Im opowiadam, koleżanki, matka albo inni ludzie, powiedzmy, że oni wszystko wiedzą. Ten mąż nic nie wie, a potem mówi, no wiesz, co, jaki ty mąż ciebie, twoja żona tak choruje, a ty... Ale jak choruje? O tym, o, nawet się nie interesuje, że ona choruje. On nie ma pojęcia o jakiejś chorobie, a już do niego mają pretensje koleżanki, że ona tak cierpi. Dlaczego? No nie ma szczerości. Nie mówi. Szczerość. Mówimy prawdę. Możemy ukryć na chwilę pewne rzeczy, ale trzymamy i budujemy prawdę. I przede wszystkim założenie bardzo podstawowe. Mianowicie takie, że od momentu małżeństwa nie ma lepszych przyjaciół. Małżeństwo jest budowaniem przyjaźni. Nie ma czegoś takiego, że ja mam taką fajną przyjaciółkę, z dzieciństwa się znamy świetnie. Bardzo dobrze. To ona będzie na drugim miejscu, bo teraz będzie mąż, gdzie otwieramy serce, ujawniamy prawdę o sobie. Nie ma podwójnego życia. Podwójne życie prowadzi do zagmatwania sytuacji, że później jak jest konflikt czy coś, mieszają się rzeczy z życia ukrytego z życiem realnym. I później trudno dojść do... O co chodzi w tym wszystkim? Dlaczego? Bo pewne rzeczy nie były ujawnione. A walczymy wtedy z jakimiś duchami dziwnymi, bo nie wiedzieliśmy. Znamy realne problemy, a tu nierealne rzeczy przychodzą, bo były ukryte. To jest bardzo trudne wtedy, bo rozszczepienie jest pewnej rzeczywistości. Pytanie jest, my jeszcze jesteśmy razem? Czy jesteśmy dawno już obok siebie, a razem to my tylko siedzimy przy stole i śpimy w jednym łóżku? Czy to jeszcze jest bliskie nam? Dlatego komunikacja intelektualna jest bardzo ważna i w zasadzie od tego się zaczyna. Jest zauroczenie, podoba się dziewczyna, no i chłopak, dawaj, idzie w konkury. No i co dalej? Jak już dziewczyna się zgodziła, no to zadzwonimy do siebie, porozmawiamy. No fajnie, no i zdobyłem, no i co jeszcze? No właśnie się zaczyna teraz proces komunikacji. Zaczynamy rozmawiać. O czym? O konstytucji duchowej, o wartościach. Zaczynam poznawać siebie. Dobrze jest pokłócić się, powiedzieć, a ja mam inny pogląd na ten temat. Wiesz co, ja to inaczej. Ja widziałam w moim domu takie rzeczy, że ja nie podoba mi się coś takiego. No ale nie przesadzaj, ten chłopak mówi. Dyskutujcie, kłóćcie się ze sobą, że inaczej to widzicie. I niech lepiej wyjdą te emocje teraz, żebyście razem zobaczyli, jak zbudować na odmiennych poglądach, do których każdy z nas ma prawo, ale zbudować więź, jedność, że kochamy siebie, szanujemy. Bo tak jest życie. Nie zawsze z żoną będziemy dokładnie to samo lubić i będzie nam się dokładnie to samo podobać. Życie wiary, wspólnoty to jest droga kompromisów. Że patrzę, nie podoba mi się to, ty chcesz naprawdę tam jechać? Coś, przecież to pamiętasz, jak byliśmy do marny hotel i tak dalej. Nie, ale bardzo mi się tam podobało, ja bym chciała jechać. No dobra, porządku, chcesz? Okej, jedziemy. I patrzę, wracam do tego marnego hotelu, niech będzie. No, zadowolona jesteś? Super. Jeśli ty jesteś zadowolona, to ja dwa razy. I po prostu kompromis, że nie chcę robić przykrości, bo szczęście mojej żony, to jest stara mądrość, jak to powiedzę, buddyjska, że szczęście twojej żony jest podstawą twojego szczęścia. Jeśli pozwolisz żonie być nieszczęśliwy, nie znajdziesz własnego szczęścia. To nie tylko buddyści odkrywają, to mówi Pismo Święte. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Dlatego komunikacja jest tą bardzo ważną dziedziną. Asymilacja środowiskowa. A to nie, chyba przeskoczyliśmy. Jeszcze jest, przeskoczyliśmy bardzo ważną rzecz. To atrakcyjność fizyczna. Właśnie to jest ta sfera, ten eros, o którym mówimy, że... Ale w Biblii nie ma tego słowa eros. Czyli ta intymność, bliskość, seks. Słowo seks to już jest grzechem chyba. To w ogóle nie mówmy o tym. No nie. Apostoł Paweł w liście do Koryntian bardzo konkretnie powiada, że zaczynamy od atrakcyjności fizycznej, gdzie jeszcze nie ma tej ujawnionej seksualności, aczkolwiek jeśli mężczyzna patrzy na kobietę i podoba się jemu kobieta, to jest tam u podłoża konotacja seksualna. To jako mężczyzna widzi pewne walory kobiety, które działają na niego jako na heteroseksualistę, że podoba mu się odmienna płeć, nie własna, powiedzmy. Stąd też to właśnie się ujawnia i to jest właśnie ta kwestia. Ale o czym mówi ten werset? Mówi o tym, że małżonek i małżonka mają podobać się sobie nawzajem. Że żona wierząca
ma wyzwanie i mąż wierzący ma wyzwanie, że nie tylko Bogu ma się podobać, ale ma się podobać żonie. I jak ciekawe, apostoł Paweł mówi, tacy mają dodatkowe trudności, bo panna i kawaler to mają tylko jedną osobę, które muszą się podobać i powinni w tym kierunku iść. A ten wierzący mąż i wierząca żona, no nie tylko Chrystusowi, ale mają zadbać o to, żeby się podobać żonie, a żona ma się podobać mężowi. Ale ktoś przywołuje werset. Bracie, w 1 Piotra 3 rozdziale jest napisane, że kobiety to nie tam jakieś tam kunsztowne sploty włosów czy jakieś dekoracje, ten łagodny, cichy duch. Nie, no i to się ma podobać mężowi. Ja jak znam życie, bo 30 par lat już jestem pastorem, różne osoby spotykałem, no jakoś dziwna taka rzecz wychodziła, że no nie zawsze, że tak powiem, brak atrakcyjności szedł w parze z dobrotliwością i taką łagodnością. Bywało, że raczej wraz z takim jakimś dziwną, estetycznym, powiedzmy, obrazem była złośliwość. Nie? I to nie jest wcale tak, że kobieta skromna, która nie dba, czy powiedzmy jest bardzo skromna, która nie dba o włosy, tam niech one sobie będą jak chcą, bo przecież ja ważne, żeby był duch, to będzie pięknie. No nie, to apostoł Piotr mówi o pewnej przesadzie, że jeśli z kolei kobiety czy mężczyźni kładą zbyt wielki nacisk na wygląd zewnętrzny. I dlatego apostoł Paweł mówi w tej atrakcyjności fizycznej, że ty masz się podobać swojej żonie, a żona ma się podobać swojemu mężowi. Czyli jeśli staramy się dobrze wyglądać, to nie prezesowi naszej firmy, ani koleżance z drugiego pokoju w biurze, tylko właśnie mojej żonie i mojemu mężowi. I o tym Piotr mówi, to się raptem robi spójne, że przy zachowaniu łagodnego, cichego, pokornego ducha. Czyli to nie koliduje ze sobą, ale jest problem, kiedy nie ma ducha, a przykrywamy pięknym obrazem. Bo wtedy możemy się spotkać z salomonowym sarkazmem, który powiada, że kobieta piękna, atrakcyjna, bez obyczajności, jest jak złoty kolczyk, gdzie? W uchu, albo niektórzy tłumaczą, w ryju świńskim. Czyli no, pojechał ostro po prostu. No tak, właśnie o tym mówi Biblia. Słuchajcie, ma być równowaga, ma być dbałość o osobowość tego wewnętrznego ducha, ale jednocześnie zadbanie o to, żeby się podobać mojemu mężowi. Takie małżeństwo w naszym zborze, oni mieszkają poza miastem, daleko, 40 kilometrów w innej miejscowości. Bardzo gościnny dom, bardzo często gościli z Ukrainy, ze wschodu ludzi, zatrzymywali się często. I kiedyś przyjechał taki brat i pozostał tam przez prawie tydzień. Taki starszy brat, tam on z Biblią, dobrze lubi poczytać, pomówić, tak. Fajnie oni przychodzą, szczególnie ich mama teściowa bardzo lubiła, żeby ci bracia przyjeżdżali, pośpiewali, pogłosili. Wszystko było fajnie, ale on przed odjazdem ich zbiera i mówi, ja wam muszę coś powiedzieć. No i ci młodzi byli sami. I on mówi, no, ja ci muszę tu, brat, powiedzieć bardzo ważną rzecz. I tobie, siostra, to samo. Bardzo nieprzyzwoicie się zachowujecie. Oni patrzą, no gościliśmy przez tydzień, a to była jakaś nieprzyzwoitość z naszej strony. Mówię, ale co się stało? Ty, brat, niedobrze, że ty pozwalasz swojej żonie, żeby ona chodziła tak ubrana. On mówi, patrzy na nią, a jak ubrana? No ona mi nogi pokazuje ciągle. Ty nogi pokazujesz? On mówi, no nie, no przecież widzisz, nie? No właśnie, o, jaka krótka spódniczka. Ona miała tak poza kolano. A ona mówi, no i to jest nieprzyzwoity ubiór. Mówię, a ona bardzo mądrze, inteligentnie odpowiada, bracie, bo ja się ubieram tak, jak się mojemu mężowi podoba. No, a mąż mówi, no właśnie, a czemu brat patrzy na nogi mojej żony? I raptem z tej duchowości, chęci napomnienia, tu wielkie moralizatorstwo uduchowione, chcę powiedzieć, okazało się, człowieku, co ty robiłeś przez ten tydzień? Siedząc tutaj, nie wiem, ta kobieta chodziła, była swobodna, dlaczego nie powiedziałeś pierwszy dzień, że mnie to szkodzi, mnie to porusza, ja nie mogę patrzeć na twoje nogi, weź ty załóż dłuższą spódnicę. No to by było jasne, okej? Okay? Założyłaby długą spódnicę do kostek, jest brat, który jest bardzo wrażliwy. No ale ty po tygodniu napatrzenia się na nogi przynosisz teraz informację i to właśnie jest to, dbamy o to i świetnie wybrnęła z tego, mojemu mężowi się tak podoba i on chce ode mnie, żebym tak chodziła. On mówi, ja nie widzę tu nic przyzwoitego. A dlaczego brat patrzy na nogi mojej żony? Świetnie wybrnęli z tego, ale to jest to. Biblia tego uczy. To jest właśnie bardzo ważna sfera.
mamy się podobać sobie nawzajem. Wcale nauka o skromności ubioru, o tych kunsztownych splotach włosów nie mówi o tym, że chrześcijanki muszą być zaniedbane, broń Boże, nie malować włosów, żadnych tutaj wisiorków, a szminka to już w ogóle sam diabeł i po prostu worek lniany albo wełniany i wystarczy. Sandały takie jezusowe w Jerozolimie można kupić, takie ze skóry i to można chodzić. No nie, to oczywiście, że to jest możliwe. Jeśli ktoś ma życzenie, bardzo proszę. My jesteśmy wolnymi ludźmi. Ktoś ma przekonanie, że chcę chodzić tylko w sandałach takich jezusowych, jak to mówią w Jerozolimie, ale nikt nie wie, czy Jezus takie nosił, ale załóżmy, że jest, to chodź. Masz przekonanie, ale nie narzucaj tego komuś innemu. I to jest właśnie ta atrakcyjność fizyczna. Pilnujemy. To jest moja żona, ona mnie się podoba. Ten strój nie jest przyzwoity. A pytanie, co to jest strój przyzwoity czy nie, no to patrzymy. No bo jeśli idę na wesele do moich krewnych i żona zakłada taką dość obcisłą sukienkę, ale też elastyczną, żeby się ruszać, bo jak pójdziemy zatańczyć, to żeby było wygodnie, no fajnie. No bo to wesele, ludzie się ubierają na wesele, no tam zakonnice raczej nie chodzą, powiedzmy, nie? Może jak chodzą, to tak dużo na parkiecie nie przebywają, chociaż nie wiem, nie byłem na takim weselu, ale w każdym razie byłem na innych weselach, gdzie właśnie no panie mają okazję się ładnie ubrać, panowie również i później elastycznie, fajnie, wszystko dobrze. No ale już na nabożeństwo, no nie idziemy w takim weselnym ubraniu. Już nie ma tej swobody, bo tam chyba takiego tańca nie będzie potrzeby, żeby było. Chociaż niektóre nabożeństwa różnie wyglądają. W każdym razie tak jest, że tutaj właśnie ta atrakcyjność i przyzwoitość, my jesteśmy ludźmi wolności. Kierujemy się przekonaniem. Pismo Święte sugeruje nam pewne rzeczy, ale daje nam przestrzeń, że mogę w tym momencie tak zrobić, a w danym momencie mogę w ten sposób zrobić. A jak widzę brata, który mi mówi, że to go gorszy, okej, w porządku, brat, nie ma sprawy. Zmieniamy to, żeby ciebie nie gorszyć, ale nie zmieniamy tego na całe życie, bo ty, brat, nie żyjesz z nami całe życie, tylko dziękujemy ci, czuj się jak u siebie w domu, ale nie zapomnij, że jesteś gościem i niech cię Bóg błogosławi na twoich drogach. Ale dobrze kanapkę dać jeszcze, to warto. Ale tak prawda jest, bo słuchajcie, to jest bardzo istotne, o asymilacji będziemy mówić, że czasami, pamiętacie to konflikt ja, powinnościowe i ja idealne. Powinnościowe to oczekiwanie otoczenia. I to ja dotyka też właśnie małżeństwa. To ja małżeństwa, jest jedno ciało, no to swoje ja. Że im się coś podoba, że tak sobie to wyobrażają, no ale teraz powinności. I możemy stać się niewolnikami cudzego sumienia. A co apostoł Paweł mówi? Chrześcijanie są powołani do tego, żeby być niewolnikami cudzego sumienia. Co tam oni mają? Nie mają swoich pragnień i to jest najlepsza miłość wtedy, kiedy oni cierpią, smucą się i są niewolnikami cudzego sumienia. Alleluja. Nie, nie, nie. To akurat jest jakaś nawet nie parafraza, tylko paranoja. Apostoł Paweł mówi, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Nie bądźcie niewolnikami cudzego sumienia. Mówi ci, że cię gorszy, to w tym momencie dobrze, bracie, nie ma sprawy, nie robię tego. I co? Z Panem Bogiem, bracie. I tyle. Idź swoją drogą. Ja z tobą nie zamierzam dalej żyć. Nie będziesz wytyczał mi tego, co jest słuszne czy niesłuszne, bo ja mam swoje przekonania. Ale mówisz mi, gorszy, nie ma sprawy. Ale ja wiem, co jest dla mnie dobre. I oczywiście, jeśli to nie jest grzechem, ale właśnie sfera tego ubioru, bycia, prowadzenia domu, to jest sferą indywidualną. O ile mówię, nie jest to grzechem bardzo jednoznacznym. I dbałość o dochowanie obietnic, ale jeszcze związki intymne. Zobaczcie, apostoł Paweł opowiada o nie strąci od współżycia. To jest kolejny fragment, który mówi o tym erosie. O jakiego współżycia? No tak, żeby usiąść sobie przy dobrym serialu, za ręce się złapać, kocem się okryć, policzek do policzka. Nie strąci od tego, to się bardzo przyda. No nie, nie bądźmy naiwni. Nie strąci od współżycia, żeby was namiętności cielesne, diabeł nie kusił was, żeby wam nie podsyłał jakichś osób, które będą atrakcyjniejsze dla was, dlatego że wy akurat... No, zaniedbaliście tę relację intymną, a to jest bardzo ważna rzecz. Zaniedbywanie relacji intymnych jest bardzo łatwo. Albo zmęczeni, bo zabiegania, bo dzieci, albo tamto, albo szum, bo sąsiad tłucze z góry i tak dalej. No nie można się skupić jakoś tego. Jakoś przechodzimy do porządku dziennego,
dziwne, że to tak działa, że jak się pojawia jakiś amant wobec żony albo jakaś inna kobieta, która próbuje wpłynąć na męża, to jakoś zmęczenie i inne rzeczy nie przeszkadzają wtedy. Jakoś wszystko idzie, a niektórzy nawet powiedzą miłość mojego życia. Raptem ożył. No właśnie, grzech tak działa. I apostoł Paweł mówi, słuchajcie, nie bądźcie dziećmi w myśleniu. Rozumiejcie, co się dzieje. Nie chcecie współżyć razem, to porozmawiajcie, dlaczego to się dzieje. Chcecie się oddać modlitwie i postowi? Jak najbardziej, słusznie. Módlcie się, zróbcie post w tej rzeczy, ale potem wracajcie, aby was diabeł nie kusił. O tym mówi fragment Pisma Świętego. To jest obowiązek. Nie żona rozporządza własnym ciałem, ani mąż, ale mąż rozporządza ciałem żony i żona męża. Oczywiście nie na zasadzie przymusu. Ja jestem głowa domu, ja robię z tobą, co chcę. No nie, na zasadzie porozumienia, ale druga strona musi zrozumieć, że nie ja decyduję. To nie tak, że ja zwidzimisię sobie nie będę robił. Bywa, że konflikty się przekładają na to, że albo mąż odmawia współżycia, żeby żonę upokorzyć, żeby pokazać swoją dominację, bo widzi, że jej bardzo zależy, to on akurat mówi, nie, ja teraz mam czas duchowości takiej, ja się muszę oddać Panu. A ona mówi, no dobrze, no ale wiesz, no przecież jesteśmy małżeństwem, no już nie byliśmy ze sobą przez tydzień. Cierpliwości się trzeba nauczyć, droga. Wielki moralista i duchowy ojciec, powiedzmy, się znalazł. Twój obowiązek jest, rozumiesz? A jeśli są kłopoty, to rozmawiaj na temat kłopotów, dlaczego nie chcemy być razem. Co nas boli, żeby to wszystko rozstrzygnąć. A Biblia mówi, nie strąć się i nie rozporządzaj własnym ciałem, że to jest moja sprawa. Nie ma moich spraw w małżeństwie. Zawsze są nasze sprawy. Nie ma prywatności. Ale to jest sfera prywatności męża. Nie, nie, to jest sfera prywatności małżeństwa. Co? Osobiste życie męża i osobiste życie żony. Mamy szczerość, jesteśmy otwarci. Im jaśniejsza będzie ta sfera, tym łatwiej będzie pokonać rozmaite problemy. Im bardziej pozwolimy sobie na sferę szarości czy cienia, niewidzialnych pewnych rzeczy, tym większe pole do działania diabła, który będzie miał tylne drzwi do tej szarości, będzie wchodził tylnymi drzwiami i będzie robił pewne rzeczy i nawet nie wiadomo kiedy zobaczymy, że siedzimy po uszy w pewnych problemach, którym sobie nie radzimy. Intymne życie. Apostoł Paweł mówi, słuchajcie, pilnujcie tego. Tak Biblia mówi. To modlitwa i seks. Ludzie, kochani, bój się Boga. No właśnie, bój się Boga i bądź posłuszny, że Bóg słucha twoich modlitw, słucha, ale uważa, żeby ci nie powiedział jak Mojżeszowi. Pamiętacie taką historię? On się modli, jak przechodzą przez Morze Czerwone, słyszą tętent koni jadących po pustyni rydwanów. Wszyscy są przerażeni. Mojżesz pada na kolana, modli się, a Bóg do niego, a czemu wołasz do mnie? I on taki zdziwiony. Co masz w ręku? Laskę. Wyciągnij laskę, uderz w morze. Ciekawa rzecz. Bóg jest jakby zażenowany czy niezadowolony z tego, że Mojżesz się do niego modli. Przecież modlitwa to zawsze jest dobra. No nie zawsze. Jeśli jest zamiast powinności, które masz wykonać, to przestań się modlić. Czyli wiara bez uczynków jest martwa. A nie ma miłości tam, że ktoś przychodzi, jest głodny, a ty mówisz, bracie, ja mam dla ciebie proroctwo, że Pan zabezpieczy twoją wszelką potrzebę. Idź z Bogiem. I powysyłasz go głodnego. To ty ośmieszasz Boga. Ty daj mu to, czego potrzebuje. I właśnie w małżeństwie. Modlitwa to jest jedno, ale relacja ze sobą to jest drugie. Tak samo święte i ważne. I tak jak mówiłem wcześniej, uwielbiasz Boga przez to, że współżyjesz ze swoją żoną. Czy żona współżyje z mężem. To jest pieśń anielskich chórów na chwałę Pana. Dlaczego? Bo po to Bóg stworzy małżeństwo, że to jest forma Jego uwielbienia. Ale okazuje się, że mamy w tym jakąś korzyść. A to dobrze, to fajnie, to się świetnie łączą te rzeczy. Im bardziej będziecie korzystali i szukali tej korzyści, tym więcej radości i chwały będzie dla mnie. Bo technicznie jest to samo, kiedy pójdziesz cudzołożyć, ale z tego to ja zadowolony nie jestem, ci Bóg powie. To nie jest dla mnie hymn pochwalny. Hymn hańby, smutku, bo jestem stróżem przymierza małżeńskiego. I to jest ból sztylet w moje serce, że ślubowałeś przede mną, a teraz robisz takie rzeczy. Niby tak samo, ale to mnie nie cieszy. Chwałą dla mnie jest tylko to,
kiedy żonie, której ślubowałeś, z nią jesteś blisko. To Biblia mówi. Ja tu już parafrazuję wiele fragmentów Pisma Świętego, gdzie właśnie o tym mówi Pismo Święte, że tym jest małżeństwo. W obecnym świecie to dziwnie brzmi, bo ktoś powie, wiesz co, żebyśmy napić mleka, to tam krowy nie trzeba kupować, nie? Są różne rodzaje mleka, nie? No co, nie gadajmy takich rzeczy. Ale to jest ten świat, to jest filozofia tego świata. No i co? I to są szczęśliwi ludzie? W gabinecie mam gościa, który po setce czy ileś tam dziewczyn, które wymieniał, chciałby się ożenić, ale nie wie, czy on potrafi kochać. Sam nie wie, jak to będzie, nie? Ja ci powiem, jak będzie. Nie będzie małżeństwa, bo ty nie zachowasz wierności. Dlaczego? Bo utrwaliłeś nawyki, że dłużej niż tydzień czy dwa nie miałeś kobiety przy sobie. Po prostu odsyłałeś i następne. Małżeństwo na ślubnym kobiercu niczego nie zmieni. Masz bardzo złe nawyki, nawrócenie i to jeszcze, nawyki w twojej naturze, wcale nawrócenie nie gwarantuje, że ci będzie łatwo, jeśli zaczniesz żyć z tą jedną żoną. Bo diabeł już się zatroszczy, bo nosisz to ciało, to samo ciało i tę samą namiętność, co była, bo chodzisz w ciele, które jest skażone grzechem. I ono ma pamięć o tych rzeczach. A diabeł już dba o to, żeby ci przypominać te sprawy. Nie będzie ci łatwo. Zatem oto swoboda. Swoboda tego świata, która pokazuje, że no, korzystając z tych swobód i tej uciechy, tej wolności, tego takiego zdrowego odstresowywania, rozhamowania, jakie rodziny będziemy mieli, jakie mamy, jakie ten świat tworzy rodziny. To w końcu mówimy no, in vitro, feminizm. Że mężczyzna już tam nie jest tak bardzo potrzebny. Potrzebny jest produkt genetyczny, powiedzmy jego, od niego, ale on sam już nie jest potrzebny, bo my se same będziemy tworzyć rodziny i będziemy mieli dzieci. Seks misja prawie, nie? To ciekawe, że bardzo prorocze było to komedia, ale dzisiaj to już nie jest komedia, kiedy się patrzy na to, jakie są zamiary. Ale to jest ten świat i to jest właśnie konstytucja. My inaczej na to patrzymy. My szukamy szczęścia budowanego na fundamencie prawdy Ewangelii Bożej. Dbałość o dochowanie wierności, czyli małżeństwo i łoże nieskalane. Dbam o to. Oczywiście są trudności we współczesnym świecie. Bywają sytuacje, gdzie upadają. Upadają wierzące kobiety, upadają wierzący mężczyźni. Ulegają diabelskim podszeptom, dają się uwikłać. Czasami jest skutkiem tego rozpad małżeństwa, związku, rozpad rodziny. A czasami jest przeprowadzenie rodziny przez piekło, zanim małżeństwo obliże rany, zbuduje na nowo zaufanie do siebie. Ale w Chrystusie jest to możliwe. Niedawno, 3 lata temu, po 7-letniej rozłące, mężczyzna, wierzący człowiek upadł w grzech. Zaczął narkotyki brać, a był liderem muzyki. Potem odszedł od kościoła, żył z różnymi kobietami. Dopuścił się przestępstw, bo uwikłał się w relacje z przestępczą grupą. Wylądował w więzieniu. Żona się rozwiodła, wierząca, bo też sugerowano, że jego zobowiązania są takie rozmaite, że mogą dotknąć ją. Zatem lepiej będzie. Ale ona też już nie miała z nim kontaktu, stąd nie był to trudna decyzja, bo powiedziała, co robił, jaki jest i została z 2 córkami sama. Ten mężczyzna po wielu latach wrócił do domu, chodził jak amant pod oknem mieszkania żony, wynajętego mieszkania, bo niczego się nie dorobili w tamtym czasie. I patrzył, chodził do córek, był manipulantem, budował relacje z córkami, a córcie, mamo, tatuś może przyjść do domu, no na chwilę chociaż niech przyjdzie, bo zimno jest na podwórku, on tam stoi. Mama nie bardzo chciała, to było trudne dla niej, ale córki bardzo proszą. Wie, że córki potrzebują ojca, rozdarta, skrzywdzona. Dobra, niech przychodzi. Później postanowiła, nakarmię go, bo kiepsko wygląda, czy on jadł. I zaczęła go karmić, dawać mu. Potem za jakiś czas siedzi długo, zapytała go, a ty masz gdzie iść? Podnosi wzrok. Nie masz gdzie iść. Nie. To zostań już. Śpij tam na wersalce w tym pokoju. I tak powoli, aż wreszcie zaczęli dochodzić do zboru razem. I znowu zaczął się kiwać, znowu wyskakiwał, ale zaraz po tygodniu czy dwóch wracał. Znowu ta kobieta, dziewczynki, mamo, tatuś nasz. No dobrze. Znowu go przejmowała. Kobieta,
poszarpana dusza, jak stara flaga na wietrze. Po prostu już sama nie wiedziała, co o sobie myśleć, jaką ma wartość. Aż przyszedł czas, kiedy ten człowiek zaczął się zmieniać. Zmieniać się na dobre. Dobry muzyk. Nie przywiozłem go, bo bardzo często on jest moim gitarzystą i lubię z nim grać i śpiewać. Razem śpiewamy, bo dobrym jest muzykiem. Zaczęliśmy wspólnie śpiewać i to jest mocne świadectwo, które on opowiada. Ale co się wydarzyło, słuchajcie? Wydarzyło się to, że po kilku latach od tego powrotu tak zaczęli budować relacje, że postanowili wybudować dom. Wzięli kredyt, ale rozmawialiśmy, że może, jako tej dziewczynie mówili mi, tej kobiecie, może na siebie weź kredyt, bo nie wiadomo, jakie on tam będzie miał zatrudnienia. Zawsze to będzie twój dom, twój grunt. No, dzieła, tym bardziej, że nie są małżeństwem, to wzięła na siebie. On budował, bo jest też budowlańcem. Budował cały dom, ale znowu miał jakiś tam nawrót i znowu gdzieś na miesiąc budowa się zawiesiła. Ona też mówi, nie wiem, to ja sprzedam ten dom, po co mi to, te problemy. Wspieraliśmy ją, inni ją wspierali, już myśleliśmy coś, jakąś grupę zbierzemy ludzi, spróbujemy wykończyć ten dom, żeby zamieszkała, no bo gdzie ona się będzie podziewać na stacji z tymi dziećmi całe życie. Wrócił z powrotem, ale wrócił i już zaczął robić wszystko bardzo dobrze i nie miał nawrotów. Wykończył dom, zamieszkali i zaprosili mnie na rozmowę i mówią, Irek, prosimy cię, żebyś udzielił nam ślubu. Ja mówię, tak, bo byli po rozwodzie, prawie 10 lat. Mówi, bo ja mówię, no dobrze, Andrzej, co twoja żona sądzi? Ona mówi, tak, dużo żeśmy o tym rozmawiali. Córki już były dorosłe. Ja mówię, a dzieci, dziewczyny mówią, tak, my chcemy. My widzimy tę zmianę, wierzymy, wiemy, że nie będzie łatwo, ale wierzymy, że warto dać szansę i że widzimy zmianę, że od już tam roku czy więcej nie było żadnych wpadek, niczego, że postępuje odpowiedzialnie. Udzieliłem im ślubu. To był ich drugi ślub, bo to było to samo małżeństwo, które kiedyś się rozwiodło. Słuchajcie, do dzisiaj, że już parę lat, wykończyli dom. Córki przyjeżdżają, razem przebywają. Czasami grupy domowe się tam odbywają. Wielu ludzi przyjeżdża, świadczą i służą Bogu. Cud. Cud po prostu, że z takiego dołu, bez nadziei to powstało. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest regułą. I nie chcę robić nadziei żadnej kobiecie, która jest tak bardzo zraniona, że to musi się wydarzyć. Nie, nie musi, ale może. W Chrystusie jest moc. I właśnie to jest to, że nawet kiedy upadek był i rozpadła się relacja i bardzo splugawione łoże małżeńskie zostało, póki człowiek żyje, to jeszcze jest nadzieja. I Bóg odnowił relację tego małżeństwa. I to jest piękne, niesamowite po prostu. Dlatego to są fundamenty, to są filary, to jest konstytucja Boża. Jeśli się tego trzymasz, to zmysłowo i według ludzkiego umysłu będzie się wydawać, nie ma nadziei. W Bogu zawsze jest nadzieja. Jak mówi anioł do Marii, czy jest jakaś rzecz niemożliwa u Boga? Teraz pytanie, czy wierzysz w to? I przechodzimy do asymilacji środowiskowej. To jest kolejna kolumna, kolejny filar. Co to znaczy? Bycie w relacji ze społeczeństwem, ze środowiskiem. Najpierw dzieje się to tak, że my, tworząc małżeństwo, wyodrębniamy się, wychodzimy z naszych środowisk społecznych. Opuści człowiek ojca i matkę i staną się jednym ciałem. Zatem nie są już dwoje, tylko jedno. Ale bardzo ważna rzecz jest zasada opuszczenia. Niejedno małżeństwo widziałem, mając 34 lata doświadczenia duszpasterskiego jako pastor, gdzie łamanie tej zasady, w imię czego? Że mama jest taka dobra, mówi zięć, nie? I ja mówię, no tak, ja znam tą mamę, no cóż, no ma tam swoje cechy charakteru. A co ty masz przeciwko mojej teściowej? No nic nie mam przeciwko, ja tylko znam ją, ja wiem, jakie ma cechy charakteru. Ale coś ty masz przeciwko. No nie, no wiesz co, ja ci powiem tak. Mówię, Biblia mówi, że opuści człowiek ojca i matkę. To ci mogę powiedzieć, że nie jest to najlepszy pomysł, że ty się decydujesz mieszkać u teściowej. No to ci chciałem powiedzieć. Ale ona jest wspaniałą osobą. Bardzo możliwe, że tak jest. Może przejdziesz do historii, bo akurat to się inaczej spełni u ciebie. Że nie trzeba opuszczać. Ale jak uważasz? Minęło 20 lat, ten człowiek dzisiaj już nie żyje.
z tą żoną i nie ma relacji z tym małżeństwem. Zaczęły się dziać tam rzeczy, gdzie nie posłuchali Słowa Bożego. Opuści człowiek ojca i matkę. Nie mieliśmy takich warunków w tym czasie, te 20 lat temu, że była konieczność, żeby koniecznie mieszkać z rodzicami. Druga rzecz, jak ja rozmawiam z małżeństwami, które się mają przygotować. Słuchajcie, jeśli nie stać was na to, nie macie pomysłu ani możliwości, żeby sobie wynająć oddzielne, odrębne mieszkanie, to nie jesteście gotowi do małżeństwa. Jeśli rodzice mają wam płacić utrzymanie waszego mieszkania, to nie jesteście gotowi do małżeństwa. Wy chcecie się pokochać po prostu. I ale robić to legalnie, ale to nie jest budowanie rodziny na cudzy koszt, dlatego że to nie jest bezpłatne. Mamusia kocha, tak, kocha, ale pieniądze mają inną wartość. One są kotwicą, gdzie im więcej wrzucamy, tym więcej oczekiwań się pojawi. No bracie, wierzący to takich rzeczy nie robią. Może ci wierzący, których ty widzisz, nie robią. Ja poznałem wierzących, którzy robią, bo wierzący są też tylko ludźmi i bliższa koszula ciału. Jeśli córcia przychodzi i jest smutna i w końcu mówi, że mąż pokrzycza na nią wczoraj, matka, któryś raz słuchaj, rzucasz matkę, mówi, ty już mi nie mów więcej. Ja ci miałam to powiedzieć od razu, nie chciałaś mnie słuchać, ale ja ci powiem teraz. Nigdy on mi się nie podobał. Nigdy. I raptem dowiadujesz się, a ja skąd się to wzięło, nie? Opuści ojca i matkę, rozumiesz? Że nie idź, nie wracaj w to miejsce, nie wypłakuj się w koszule rodzicom. Idź do pastora, idź do psychologa. Poproś kolegę męża, z nim razem niech usiądą i razem rozmawiajcie. Rozmawiajcie tutaj wspólnie o tym, ale nie mówcie tego tym osobom. Bo wyjdzie tak, że później ty się zbliżysz, przebaczysz temu mężowi, nie, my się kochamy, ale później jesteś przy obiedzie, patrzysz, a mama, czym mama taka smutna? A nic, wiesz, takie życie jest takie, że różne rzeczy są. Ale nie patrzy w ogóle na zięcia swojego. Ale mama tak jakoś dziwnie, a wiesz, różnie, migrena mam zawsze taką, tak, czasami tak wraca, taka migrena. No rozumiem, ten zięć myśli, no migrena, bo on nie wie, że zostały ujawnione pewne rzeczy. Tak, tak to się dzieje. Asymilacja, Biblia mówi, słuchaj, rozumiesz o co chodzi? Budujesz dom. Ja ci radzę, żebyś zastosował druty 6 razy 12 mm przekroju w ławie. Ale po co tam? Dwa druty wystarczą. Zasada jest taka, 6 drutów to spowoduje, że belka betonowa w ławie pod fundamentem będzie bardzo solidna i przy ruchach tektonicznych czy ziemskich, które zawsze następują, nie będzie pęknięć na ścianie. Rozumiesz? O to chodzi. Dobrze będzie, dwa będzie taniej. Rób jak uważasz. Czyli nie będę opuszczał ojca i matki, bo oni mają ładny dom. A jeszcze powiedzieli, że po co wydatki? My i tak wam damy pieniądze, umeblujemy wam to mieszkanie. No, ekonomicznie lepiej wyjdziemy na tym. Nie wyjdziesz na tym ekonomicznie. Może w pewnym momencie tak. Jeśli łamiesz boskie zasady, nie oczekuj. Jeśli siejesz pokrzywę, nie oczekuj pszenicy. No tak jest właśnie. Czyli nie robisz tego, co ci Bóg mówi. Nie oczekuj Jego błogosławieństwa. Nie miej do Niego pretensji. A gdzie jesteś, Boże? Dlaczego mnie nie błogosławisz? On mówi, a gdzie Ty jesteś i dlaczego nie robiłeś tego, co ja Ci mówiłem? No płaczesz, masz do mnie pretensje. I wiecie, co Salomon wymyślił? Bardzo ciekawą rzecz. To głupota prowadzi człowieka na manowce. A jego serce co robi? Wybucha gniewem na Pana. Rany Jolek, przejrzał nas. No tak. Opuści ojca i matkę, rozumiesz? A jeśli nie potrafisz tego zrobić, nie jesteś gotów do małżeństwa. To już jest kryterium podstawowe. Ale ja kocham, jak Boga kocham. Dobrze, kochaj skrycie. Ale nie wchodź w relacje. Zostaw, nie zawracaj głowy tej dziewczynie. Jeśli nie potrafisz opuścić mamusi, nie zawracaj głowy chłopakowi, jeśli nie potrafisz opuścić tatusia czy domu rodzinnego. Są fundamentalne rzeczy. I dlatego asymilacja środowiskowa. Z jednej strony raptem zaczyna się od wyrwania ze środowiska. No to jaka tu asymilacja? To ty mówisz o wyalienowaniu. Ty mówisz o dystansie społecznym. I teściowa by się obraziła. No właśnie, pastorze, cóż by było złego, jak ja bym czasami go obiad nagotowała. A co to, meble się nie podobały, które kupiłam?
No, synowa nie zachwycona jest. Wolała sama kupić. Ale bardzo drogo kosztowały. No i co z tego? Ona chciała inny model. Co z tego, że ty kupiłaś za 100 tysięcy meble? Ona za 1000 byłaby zadowolona z Ikei, bo jej się tamte podobają. Ona chce swój dom tworzyć, a nie chce żyć w twoim świecie, który tworzysz. Ty miałaś okazję, budowałaś własny dom. Daj dziecku, niech ono zbuduje własny. A jak nie, to wprowadzi się w nieszczęście albo się zetkniesz z tym, że ci młoda synowa powie: mam dosyć, mamo, wystarczy. Wystarczy, mamo, niech cię Bóg błogosławi, tam są drzwi. O, nie. Za tyle serca, tyle, a wiesz, ile ta kanapa kosztowała? Zabierz kanapę. No, może to żartobliwie wygląda, dramatycznie w realu jest tak, że są łzy, krzyki i rozdarte serce męża, który kocha matkę, ale zakochał się w tej dziewczynie i kocha ją. I patrzy, osoby, które najbardziej kocha, one są rozdarte między sobą. I on stoi w rozkroku i musi wybrać. On nie chce wybierać. On chce mieć je obie, ale obie nie znoszą siebie nawzajem. Jak tu żyć? Jeśli źle zaczniesz, tak jak powiadał brat Deliu Dzionek, taki starszy prezbiter w naszym zborze, z zasadami Bożymi jest tak, jak z guzikami w płaszczu. Jeśli źle zaczniesz zapinać, to potem nijak nie zapniesz do końca dobrze. Prawda życiowa, nie tylko w płaszczu. Jeśli źle zaczniesz, to później nijak nie możesz tego spiąć tak, jak należy. I zastanawiasz się i mordujesz się. Wróć do punktu wyjścia. Zobacz, jak jest zapięte. Rozepnij tam na dole. Czyli co zrobić? Fajnie, mieszkamy rok już, wszystko fajnie. No czego wy chcecie? A dlaczego wy się chcecie wyprowadzić? Czego wam brakuje? Przecież daliśmy wam samochód, mówiliśmy mieszkanie. No macie przecież oddzielne wejście nawet na górę, no. Gotujemy wam obiady, no. No czego wy chcecie, no. Ostatnio kupiłam spodnio synowi tutaj, twojemu mężowi. Po co macie wydawać na spodnie? Ja kupiłam mu, no po co? Co mu się nie podobają? No czemu wy chcecie się wyprowadzić? No właśnie, dziękujemy bardzo, mamo, tato. Szalenie jesteśmy wdzięczni. To był niesamowity start, no ludzie tego nie mają. W biedzie zaczynają. Ale my byśmy chcieli zacząć sami. No wiecie co? To wy już nas nie lubicie? Kochamy was serdecznie. I wierzymy, że was, nas kochacie i nas zrozumiecie. Zatem my z Jurkiem postanowiliśmy, że się wyprowadzamy. Ale jak to już tak? A meble? My chcemy kupić swoje. A za co wy kupicie? No, mamy jakieś tam oszczędności. To kupimy sobie. No ale co wy wykupicie? Wy znacie, jak w ogóle meblować mieszkanie? No po co wy to robicie? Mamusia pyta. Nie widzieliście czegoś takiego? No ja widziałem. No i później młodzież mówi jednak: nie, mamo. I już mama: to tyle masz. Ja się tak, przepraszam za to aktorstwo, ale tak to wygląda. Łzy są, płacz, że już mnie nie kochacie, że na nic to wszystko, krew w piach, że to poświęcenie. Opuści człowiek ojca i matkę. Mamo, kocham cię z całego serca. Dziękuję ci. Nie przepraszaj. Nie prosi o wybaczenie, bo niczego złego matce nie zrobiłeś. Wykonujesz to, co jest poleceniem boskim. Mamo, będzie dobrze. Wierz mi, będzie dobrze. Kocham cię z całego serca. I odchodzisz. Żegnasz się. Oczywiście dni ciche będą. Może nie będzie telefonu. Może ojciec zadzwoni, ty... No źle potraktowaliście matkę. No źle, no płacze ciągle. No. Co wam było tu źle? Bo no nakręciła ojca, żeby tam troszkę załatwił coś, nie? No ale rozmawiacie, no nie. Nie, to nie jest źle. Tak trzeba. My chcemy, doceniamy. Nie mówimy tego, co czujemy, że czuliśmy się jak w złotej klatce, że my chcemy sami decydować o kolorze mebli, sami chcemy decydować o butach, które kupimy, a nie, że mamusia i tatuś mają pieniążki, nam zawsze kupią, co trzeba. Po prostu chcemy samodzielnie życie prowadzić, bo jesteśmy małżeństwem. I odpowiadasz konsekwentnie, jak zdarta płyta. Tak, to jest słuszna decyzja. No ale ojciec zazwyczaj jak to jest, ojcowie. Wiesz co, Krzychu, załóżmy, że do Krzychu. Słuchaj, wiesz co, może masz rację. Niech wam Bóg błogosławi. Rób, jak uważasz. Ja z matką jakoś muszę sobie poradzić.
to mój problem, to w końcu moja żona, nie? I ten rozsądny ojciec odkłada słuchawkę, nie dręczy syna, nie męczy go, idą i rozpoczynają od zera. Nie jest im łatwo, bo się przyzwyczaili, że wszystko było poopłacane. Teraz ich słabe pieniążki i dochody muszą na wszystko starczyć, żeby być samodzielnymi. Ale jeśli się kłócą, to w swoich czterech ścianach. To sami muszą się pogodzić, bo są skazani na siebie. Dźwigają wspólnie odpowiedzialność. Uczą się docierać i dopiero wtedy widzą, czym jest prawdziwe małżeństwo. A co zrobić z rodziną? Pamiętać. Rocznica ślubu, kwiatki, telefony, SMS-y. Błogosławieństwo swoich rodziców, jednych i drugich, wysyłanie. Odwiedzanie ich, zapraszanie na obiad. Pytanie o zdrowie, reagowania karetka pogotowia, gdy coś się dzieje. Lecimy do nich, jesteśmy do dyspozycji, jak tylko jest możliwe, ale prowadzimy własne, odrębne, niezależne życie. I pokazujemy przez to, że was serdecznie kochamy, ale mamy prawo do swojego życia. I to jest właśnie tajemnica błogosławieństwa Bożego, które właśnie w tym tkwi. A tutaj Biblia mówi, masz dbać o swój dom. Jeśli o domowników nie dbasz, to jesteś gorszy od niewierzącego. 1 Tymoteusza 5,8. Czy wiecie, co Biblia mówi? To jest priorytet. No ale mama... Ja miałem taką sytuację. Moja mama na początku nie lubiła mojej żony. No, nie trafiłem po prostu, no, żeby zadowolić mamę. Trafiłem, że zadowoliłem siebie. No i o to chyba chodziło właśnie przede wszystkim, że kochałem moją żonę i kocham. Ale był moment, kiedy moja mama... Ponieważ straciła męża dosyć szybko przed moim ślubem, miała, ja dziś jak patrzę, ona miała 50 lat. Ludzie, kochani, była bardzo młoda. Ja mam 56 dzisiaj. I myślę sobie, no młodo została wdową. Ktoś 20 par lat mówi, no taka stara, to jest jaka młoda. Dojdziesz do 50 i popatrzysz, że aha, jeszcze człowiek taki wcale stary nie jest. Niektórzy 30-latkowie, tacy zmordowani życiem po porażkach, to czują się, jakby mieli 80. No czują się, dlatego że ich doznania są takie, ale fizjologicznie i psychicznie wcale nie są tacy starzy. I kiedy właśnie wiem, że matka, być może i z tego powodu moja mama miała te pretensje, że ja wyszedłem z domu, ale został mój brat i siostra, starsi. Bo ja najmłodszy, ale poszedłem pierwszy. Ale jakoś nie potrafiła się tym zadowolić. No i dzwoniła czasami, że słuchaj, wiesz, my tu rozmawialiśmy, że musimy remont zrobić w tym mieszkaniu. Ja myślę, no remont, tak? No bo trzeba by pomalować te sufity i ściany. Ja mieszkałem w Białymstoku, oni w Łodzi. No trzeba by było. No właśnie, to warto by było, żebyś przyjechał i pomalował, nie? Myślę, no może i warto. Zastanawiam się. No nie wiedziałem sam, co mam odpowiedzieć, no byłem zaskoczony tym. I mówię mojej żonie, mówię, jak to? Ty będziesz jechał malować tam? Jak to? Przecież jest twoja siostra i twój brat. No ale wiesz, mama mówi, że... Ja no, ale jak to? Jak to mówi? Co to znaczy, nie? I zaczęły się dziać te rzeczy, aż w pewnym momencie mama tak nastawała, że ja musiałem z mamą rozmawiać. Mamo, bo już mamo, ja żona płakała, kiedyś ja przychodzę i ona płacze. Widzę, że była rozmowa, że to nie była miła rozmowa, że jedna jest obraczona, patrzy w okno, a druga leży na łóżku i płacze. Że chyba sobie życzeń urodzinowych nie złożyły. I coś innego jest. I pytam, i dowiaduję się, że ona, moja żona mówi, nie mam siły. Ciągłe pretensje, do mnie żale. Wykrzyczała mi, że ja źle traktuję ciebie i że wszystko źle robię i tak dalej. Mówi, ja nie mogę tego znieść. Ona nie ma matki, moja żona, od 9 roku życia. Znaczy, trochę się odzwyczaiła od matek, ale szczególnie jak moja mama w taki sposób robiła presję, to było trudne dla niej. I po prostu poszedłem rozmawiać z moją mamą, nie rozwalaj mojego małżeństwa. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju. Zacząłem rozmawiać, że mówi, widzisz, no taka jest miłość twoja. Mówię, nie mamo, ja cię kocham, ale ja kocham moją żonę. My mamy dzieci. Nie może tak być. I właśnie cytowałem, bo że Biblia mówi o rozłączeniu się. Wiesz co? To wieź mnie na dworzec. Mówię, no ale mamo, wieź mnie na dworzec. Zawiozłem... Nie rozmawialiśmy przez może pół roku, aż dopiero listy zaczęliśmy pisać. Było to trudne. Ja czułem się zraniony. Kochałem moją żonę, ona odetchnęła, ale ja nosiłem taką zadrę w sercu, że byłem skaleczony, że moja matka cierpi z tego powodu, że jakby zawiodły mi oczekiwania. Zacząłem się zastanawiać, ale czy to były słuszne oczekiwania? No niesłuszne, ale emocje były prawdziwe. Ja cierpiałem. Aż w końcu zaczęliśmy
pisać częściej, zaczęliśmy dzwonić, rozmawiać. Zaczęliśmy budować dom. I wtedy moja żona bardzo była taka energiczna, zdecydowana, dobrze organizowała, dzwoniła, umawiała pewnych ludzi i potrzebowaliśmy, żeby troszkę tam popilnować nam dzieci. No i mama się przekonała, bo to 2 lata minęły od tych trudnych rozmów, jednak przyjechała, zaczęła te dzieci nam pilnować, zaczęła się przyglądać. I później, kiedy wybudowaliśmy dom i ona przyjechała na przeprowadzkę, żeby posprzątać dom, kiedyś nam mówi, że ona przeprasza, mówi, że masz bardzo mądrą żonę, która jest ogromnym wsparciem dla ciebie. Doceniła ją dopiero wtedy, kiedy zobaczyła, że ona mocno pracowała na to, żeby mieć swój własny dom. Ja oczywiście też pracowałem, robiłem różne rzeczy, co tylko mogłem, ale moja matka doceniła ją. Mama zobaczyła, że moja żona jest wartościową osobą. Przestała poruszać jakiekolwiek trudne tematy. Zaczęła nam służyć, gotować, być z naszymi dziećmi. Mogliśmy wyjeżdżać na jakieś konferencje, a ona była z nimi. Bez żalu, bez pretensji. Zmieniła się sytuacja, ale to było trudne. Trzeba walczyć o to. Bo i to wydaje się trudne, no bo to wojna domowa. Walczysz z kimś, kto cię kocha, kto nie rozumie tej miłości. Ale nie możesz pozwolić sobie na to, żeby rozwalić twój dom. Zatem trzeba to pogodzić. Jak? Jest czas kolan, modlitwy i łez, cierpliwości, wyrozumiałości, współczucia. I jednego i drugiego podtrzymujesz. I nie drażnisz. Nie jadę malować. Dzwonię do brata. Co tym z tym malowaniem? A tam mama coś tam mówiła, nie mam czasu. To nie trzeba malować. Nie, coś ty. Aha, a tu już emergency, trzeba lecieć z farbą i z pędzlem. Powiedzmy, no zacząłem się konsultować, żeby rozładowywać te napięcia. Zacząłem się uczyć w tym. Ale my mieszkaliśmy w odrębnym stanie, ale mama bywała często. I to jest właśnie ta odrębność, że priorytetem jest moja żona i moje dzieci. W imię miłości do matki nie mogę pozwolić, żeby mama swoimi żalami utopiła moją żonę. O, żona jest moim priorytetem. Oczywiście nie walczę z matką, ale w miłości stawiam opór w obronie moich bliskich, że nie pozwalam, żeby rozbić, nawet za cenę obrazy, smutki i odejścia. Trudno, ale zostaję w tym miejscu, że pilnuję, bo jeśli zawiodę, to jestem gorszy od niewierzącego. Jeśli zawodzisz domowników wiary, to jest twoja odpowiedzialność. Czasami są dziewczyny młode, które podziwiają tam swoje koleżanki, że one po studiach robią takie wielkie kariery. A one też z dziećmi, tu jeszcze 4. dziecko, no tak tęsknią, one też by chciały pójść, tak wyjść już z tych pieluch, z tego gotowania, sprzątania, z tego domu, do ludzi, karierę zrobić, no ubrać się, włos zaczesać, tam jakieś coś założyć na ucho. Nie, po prostu estetycznie wyglądać, no. I czasami nie doceniają, słuchaj, masz wyjątkowy moment. Zostałaś powołana do czegoś wspaniałego. Jesteś matką, rozumiesz? Jesteś żoną, gdzie powodujesz, że mąż wraca na skrzydłach, jeśli jest dobra atmosfera, bo czasami te skrzydła mogą kierować w drugą stronę. Bo jak to powiadałem, że dwoje ludzi jest to jak okręty zmierzające do wspólnej przystani. Tylko dobrze, jeśli w tej przystani nie czeka okręt wojenny. To tak jest właśnie w małżeństwie. Że jeśli dobrze się układa, to ten mąż wraca, docenia żonę, że on pracuje ciężko, ale żona też ciężko pracuje. Budują to razem i nie zapominają o pewnych kwestiach. Budują to i dlatego ważne, żeby o to dbać. Że i wtedy wzmacniać tę żonę, która może mieć poczucie, bo taki jest ten świat. Bo ten świat mówi, co ty będziesz robić z siebie, jakąś gospodynię domową? Że ty jakaś mamka będziesz siedzieć w pieluchach? Ty zrób sobie, weź usta, niech będą jędrniejsze i może jakaś tam rzęsa dłuższa. Powiedz, ma ty tutaj będziesz takie rzeczy. Wynajmij kobietę do dzieci, o, Ukrainki przyjechały, to weź. Nie, bo tak właśnie się myśli. Nie, 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 to jest wyjątkowa sprawa i przywilej, że ty możesz to robić. Nie daj się skusić, wykonaj zadanie, a będziesz dumna i będziesz widziała pokłony twoich dzieci za twoje oddanie i szacunek męża. Bo to jest wielkie powołanie i błogosławieństwo. I asymilacja środowiskowa, otwarty dom. Nie wiedząc, aniołów gościliście.
nie wiem, których tysiące ludzi przyjąłem, to się w niebie okaże. Jacy aniołowie byli u mnie w domu, powiedzmy, nie? Czy diabłów rozpoznawałem? Nie wiem, ale chyba też byli. W każdym razie to nieuniknione. Różnych ludzi spotkasz. Nie rób tego dla wdzięczności. Broń Boże, nie oczekuj. Rób to w imieniu Jezusa, że ludzie potrzebują, dlatego to robisz. A jak zapomną i nie podziękują, niech i Bóg błogosławi. Przecież nie po to robiłem. Robiłem, bo taka była potrzeba. Nie wspominaj tego. Jeśli dowiesz się, że był u mnie, siedział przy tym stole, a takie złe rzeczy o mnie mówi, również zostaw. Zostaw, nie myśl o tym, błogosław temu człowiekowi. Trudno, ma takie poglądy. Ale ty trzymaj zasadę otwartego domu, gościnności. Twoje dzieci będą uspołecznione. Atut naszego syna niepełnosprawnego jest taki, że mieszkał na dworcu, to znaczy w naszym domu pastorskim, który był jak dworzec. Jak było nabożeństwo, to część ludzi przechodziło przez dom i non-stop to się działo. Efekt był taki, że terapeuci mówili, że no on ma dużo deficytów tych intelektualnych, ale proszę Państwa, w dziedzinie takiej społecznej też zadziwiające, on jest ponad normę. No, my wiemy dlaczego, w społecznej, mnóstwo ludzi, Rosjan, Amerykanów, Niemców, Polaków spotykał, przychodzili, uczył się języka, ten niepełnosprawny, słów się uczył, że mu pozwoliło potem polecieć do Stanów i przelecieć samemu liniami i wiedzieć, że gejty to są gejty i że ma numer na bilecie dojść i wsiąść do samolotu właściwego i się nie zgubił. Dlaczego? Mimo tego, że niepełnosprawny, uspołecznienie dzieci. Dzieci się nie boją ludzi, dzieci uczą się jak traktować innych. I potem radzą sobie w świecie i w społeczeństwie. To jest błogosławieństwo dla domu, przyjmowanie. A pomoc ludziom, którzy potrzebują, że przyjmujesz na dłuższy czas, że nie masz miejsca, ale dajesz malutki pokoik, albo w pokoju z dziećmi mieszka tam, powiedzmy, bo jest akurat takie miejsce, bo jest potrzeba, żeby go przenocować, żeby mu pomóc. Dzieci też to widzą, uczą się, a potem widzą, na czym polega prawdziwa miłość, szacunek, asymilacja środowiskowa. I kolejna rzecz, nie ma czasu się kłócić momentami. Albo kłótnie muszą szybko przebiegać, bo tyle jest rzeczy do zrobienia, że po prostu możemy sobie powiedzieć, że coś nam się nie podoba, podenerwować się, posiedzieć, pofukać, a później jednak dobrze, wiesz co, ty jutro to trzeba będzie to zrobić. No tak, tak, tam trzeba tam będzie pojechać. Nie? No, może się pomodlimy, co? No, mówię z doświadczenia, powiedzmy. No dobra, pomodlimy się. Byłeś okropny, wiesz co? No wiesz co, no przepraszam, nie? No dobra, wiesz, ja też chyba nie powinnam tak zrobić. Leżymy w łóżku, małżeńskie rozmowy po prostu. Dlaczego? Są zadania, że nie ma czasu do stracenia na jakieś głupoty, jakieś długie dąsanie się. Podąsać się można troszkę, no, ale słuchajcie, no są ważniejsze rzeczy przed nami. I to jest właśnie asymilacja środowiskowa, że małżeństwo chrześcijańskie jest sługą dla innych ludzi. I dzieci wychowujemy, przygotowując do tego rodzaju życia. Zaangażowanie społeczne w asymilacji to jest właśnie to, że robimy coś. Tak jak teraz mamy wyzwania dla rodzin ukraińskich. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby przyjąć taką rodzinę czy kogoś do domu, ale możemy sobie pozwolić tym, że kupimy zakupy, oddamy jakieś ubrania, buty dobre, powiedzmy, gdy przybędą ci ludzie, którzy może wiele stracili, ale może wszystko. I to jest właśnie to otwarcie, że zaprosimy na obiad, że umawiamy się w zborze, że słuchajcie, przyjeżdża ta rodzina. Słuchajcie, robimy tak, że przez najbliższe 2 miesiące niedzielę spędzają w domach naszych. Ktoś z nas zabiera gdzieś na obiad. Nie musi być w domu, możesz zabrać do McDonalda, możesz zabrać do baru mlecznego, ale bierzemy na siebie, że przygotowujemy tych gości. I małżeństwa się angażują, i biorą, i dzieci. I dzieciom mówimy, że jest taka akcja, że chcemy pomóc. I czasami zobaczycie wzruszającą rzecz, że małe dziecko przynosi, oddaje misia ulubionego. Dlaczego? Bo zrozumiało potrzebę, że ktoś drugi potrzebuje czegoś. I ono dzieli się tym, co jest cenne. Szokująca, dlaczego to dziecko wzięło? Dlatego, że ty pokazałeś pewien model. Przecież ja go tego nie uczyłem. Uczyłeś go. Twoje zachowanie, twój stosunek, sposób mówienia o ludziach spowodował, że to dziecko wszystko przyjęło. I to jest mądrość tylko Boża, którą możesz podziwiać w swoim dziecku, że tak to przełożyło, że postanowiło oddać swojego misia. Nikt nie mówił o żadnym misiu, ale ono wiedziało, że to jest wartościowa rzecz. To jest wyzwanie, to jest właśnie piękne, że małżeństwo, rodzina chrześcijańska może w ten sposób służyć i czerpać satysfakcję z bycia obecnym w społeczeństwie. Kochani, oto filary.
Jedność duchowa, komunikacja intelektualna, atrakcyjność fizyczna, asymilacja środowiskowa. Wszystkie muszą być jednakowo twarde i trwałe. Nie mogą być zaniedbane, że mniej ważne, tam nie ma co w głowie atrakcyjność fizyczna, tu trzeba więcej się modlić. Nie. Ten filar tak samo jest ważny jak duchowa jedność. On jest zespolony, to jest symbioza. Nie możesz tego porzucić, bo na tym stoi cała budowla. To są filary, bardzo mocno ugruntowane na Słowie Bożym. Filary, których pozwalamy zaangażować nasz cały potencjał osobowościowy. I tam właśnie, w rodzinie i w małżeństwie, jest wyzwanie. I tam jest to żelazo z żelazem, aż iskry lecą, jak człowiek wygładza zachowanie drugiego człowieka. Ale później po tych iskrach patrzymy, ależ to pięknie wygląda. To była ręka rzeźbiarza czy konstruktora. Dlaczego? Bo był projektant, który zdradził nam projekt. A my włożyliśmy wysiłek, wyrzeźbiliśmy coś takiego. I każde małżeństwo jest wyjątkowe, tak jak każda osobowość. I dlatego to jest wspaniałe. Czy chrześcijaństwo musi być nudne? Czy małżeństwo jest nudą? Nie dla kochających Boga chrześcijan. Życzę wam sukcesu w tej dziedzinie, żebyście doświadczyli i sprawdzili, jak dobry jest Bóg, bo miłość bliźniemu złego, niewierząca. Dziękuję serdecznie za uwagę.